zgodę, natomiast z pewnością może, no, ma wszystko, żeby tutaj zrobić dobrą robotę w środku pola. I najcenniejsza uwaga, która zaprzeczyła się, co wspomniałem w poprzednim spotkaniu, czyli że Ronaldo Nazario jest niezastąpiony, no to Bartek mi bardzo szybko pokazuje, że jednak można go zastąpić i mamy w trójkę z przodu Mbappe, Pele, Haaland, Van Dijk, Toty prawdopodobnie najlepszy obrońca w całej grze, do tego Blon, Zambrota, bardzo specyficzne wybory, Van der Sar, którego jak podpytywałem wielu tutaj graczy, no nie za bardzo kto lubi, natomiast Bartek jest do Holendra dwumetrowego praktycznie przekonany. Pani Rolfo na lewej obronie, która wzrostem bardzo odbiega od Van Dijka, czy Blon, Ruda Hulita i Leona Goreckiego ustawionymi przed nią, ale jak widzieliście w spotkaniu, zbiega nie za bardzo, to też przeszkadza. No tak, no tak, ale myślę, że to mogłyby być, mogą być ciekawe pojedynki główkowe Rolfo kontra Holland, jeśli tam wszystko by poszło po myśli Jancia, żeby to wszystko sobie fajnie poukładał tak. W ofensywie, tak? Natomiast jeśli chodzi o Jancia w poprzednim spotkaniu, 0-0, więc mamy tutaj troszeczkę bardzo dobra defensywa kontra bardzo dobra ofensywa, no chociaż Bejot też w defensywie i w tym spotkaniu poprzednim i pamiętamy Bejota z meczów w poprzednim sezonie Ekstraklasy, dwa sezony wcześniej, to Bejot zawsze w tej defensywie sobie radził bardzo dobrze. Decydowanie. To jak gramy w ofensywie jest 100% nawiązaniem do tego, jak bronimy i jak sam Bartek mi mówił poza kamerami, teraz bardzo jeszcze analitycznie podchodzący do tego spotkania i jeszcze mieszający coś tam na padzie, natomiast Janciu, pełna koncentracja, medytacja, wizualizacja tego, co się za moment może wydarzyć, jest jak widzimy osamotniony, pusty fotel obok niego, także tylko i wyłącznie będzie się bił ze sobą oraz ze swoimi myślami. Zobaczymy, czy uda mu się pokonać te dwie rzeczy naraz, czy Bartek Jakubowski będzie na tyle groźnym przeciwnikiem, żeby zatrzymać jakże specyficzny skład Jancia. Najbardziej specyficzny skład w całym turnieju. Z pików mamy oczywiście Kylian Mbappé w wersji Team of the Year, Ruda Hulita w wersji 94 oraz L9 w El Fenomeno, Patrick Vieira Team of the Year, Messi, Ginola, Theo Hernandez, Van Dijk w wersji Info, Rody na prawej obronie, to nie jest błąd realizatora, tylko tak ustawiony jest bardzo silny Hiszpan, co też wskazuje jego playstyle. Robert, dałbym ci 100 różnych wariantów ułożenia tego składu i nie ułożyłbyś tak ani razu. Powiedz mi, dlaczego tak? Bardzo, bardzo specyficzne wybory, natomiast jakby głębiej się zastanowić, to mam wrażenie, że to ma sens, bo jeśli chodzi o defensywę, to w takim wyjściu mamy bardzo mocno ustawioną defensywę i bardzo wysoką defensywę. Tak jest. Jeśli chodzi o no najniższa tak naprawdę karta, to Theo Hernandez. Tak. Hernandez, który też nie jest niski. Tak nie jest, naprawdę. Absolutnie nie jest. Natomiast ciekawi mnie, no wspominałem wcześniej, że mielibyśmy pojedynek Rolfo Holland. Mhm. Tutaj Jancie zdecydował się, żeby tego Holanda nie ma. I mam poczucie, że może to być delikatny problem, jeśli chodzi o linię ofensywną, no bo tam mamy Mbappe, mamy Ginole, mamy Nazario. No nie ma karty typowo, która by dobrze poradziła sobie w powietrzu. Zdecydowanie. No, po tym składzie możemy stwierdzić, że coś, czego najbardziej obawia się Jancio, to są właśnie te dośrodkowania i gra górą. Do tego, że Van Dijk w wersji Inform właśnie na tej karcie ma złotego Eriala, Theo Hernandez, Rodri na prawej obronie, który już jest głównie stricte do tego, żeby te przerzuty były konkretne. Tak jak w tym przypadku pierwszy od Theo Hernandeza do Ruda Hulita. Dajemy troszeczkę czasu, żeby ta drużyna się kulturalnie na boisku ustawiła po jednej i drugiej stronie. Rywale tutaj przerzucą sobie piłkę na oczytanie. I dopiero teraz lecimy z pierwszym atakiem, który startuje na Zambroście. Przypomnijmy, Bejot reprezentuje Widzew Łódź w strojach czerwonych, natomiast Jancio w strojach niebieskich. No i teraz pierwsze podłączenie się Zambrotty. Natomiast bardzo dobrze w defensywie poradził sobie Jancio. No i teraz Tio lewym skrzydłem. I to może nam już pokazywać, czego będzie szukał Jancio w tym spotkaniu. Czyli gra skrzydłami, gra gdzieś tam na uwolnienie, jeśli chodzi o ofensywnych zawodników. Natomiast mam wrażenie, że dużo chaosu w tych pierwszych 5 minutach i z jednej, i z drugiej strony. Jest dużo chaosu i też dosyć wysoko zawieszony pressing. Ten Leon Goretzka, który miał być taką szóstką odcinający linię napastników Jancio od pomocników. Widzimy, że doskakuje aż do Patryka Vieiry. Czyli Bejot teraz próbuje zatrzymać atak Jancio, ale robi to najgorzej, jak się tylko dało, bo to jest 1-0 dla reprezentanta Miedź Legnica. I mamy to samo, co na poprzednim spotkaniu, czyli underdog w pierwszym możliwym ataku wyprowadza tak mocny sierpowy, że rywal pada na deskę. Ale to było dobre, fajne rozegranie Jancia, natomiast mam wrażenie, że Bartek tutaj w defensywie się nie popisał. Mam wrażenie, że tutaj ta gra 1-1, którą chwaliliśmy, jeśli chodzi o zbiega w pierwszym spotkaniu, no tutaj zawiodła.
Zdecydowanie, o czym wspominałem, czyli ten Leon Goretzka zaskakująco, który wyskoczył aż do Patryka Vieira. Jestem bardzo ciekawy teraz, co Bartek ma do powiedzenia, czy faktycznie dostrzegł ten swój błąd, który taką autostradę na lewej stronie dał dla Jancia Wójcika, że musiał po prostu to z zimną krwią wykorzystać. Jak myśmy zauważyli przed spotkaniem, na pewno ta jego krew jest bardzo zimna, bo mentalnie widzimy, że siedzi mocno, jest pewny, bardzo skoncentrowany. To Beot jest tym dużo bardziej na kamerze roztrzepanym, ale co pierwsze spotkanie Zalewskiego nam pokazało, to nie zawsze właśnie ten, który ma murowaną twarz, wygrywał w takich starciach. Teraz Zico konstruuje swój atak z Zambrotta. Oj, bardzo zły takuj od Dawida Gminą na skrzydle. Użytkowanie na Haalanda. Haaland przegrywa główkę z Rudem Kulitem, czyli Jancio już może być niezadowolony, że ten jego plan, no tak naprawdę, likwiduje się w 10 minucie spotkania. Panie Rudzie, no takich pojedynków chyba nie powinniśmy przegrywać. Ale widzieliśmy, że Bejo tutaj zgrywał tym Haalandem. Twoim zdaniem nie lepiej tutaj było uderzać Haalandem bezpośrednio już na bramkę z takiej pozycji? Wydaje mi się, że ma to duże odniesienie do tego, z kim właśnie Norbek walczy i z tyłu głowy mając, że to właśnie Rut jest obok niego, to Bartek być może właśnie aż za bardzo obdarzył szacunkiem doświadczonego Holendra, teraz wyjeżdżając za linię. Bardzo luźno sobie Bartek kupuje tych pierwszych spotkań. Nie zamierzam powiedzieć, że lekceważąco, bo na pewno na to nie jest decydowany, ale widzimy teraz, dlaczego ten Rut Hulit jednak walczył o główkę z Haalandem, bo to Rut Hulit jest ustawiony na prawej obronie, natomiast Vieira oraz Rolty zostali przeniesieni do środka pola. To jest bardzo ciekawy manewr, niemalże jak sobie 19, kiedy to młody, jeszcze bardzo młody Mbappe czy Cristiano Ronaldo w Juventusie wyskakiwali na takie metry, że wyjdzie Van Dijk i Wijten dało się dobrać. Tak, ewentualnie pamiętam Sergio Ramos, kartę Team of the Year, także sobie dobrze radziła. Natomiast wspominaliśmy, że obaj panowie dobrze radzą sobie w defensywie i po sprawdzeniu wyników, owszem, Bejot wygrał 4-1, jedyna bramka stracona, natomiast to Jancio wraz z Bogysem jako jedyni nie stracili bramki, więc to pokazuje, że ta defensywa Jancia naprawdę jest na wysokim poziomie. W trybie 9-minutowym połowie, na takim poziomie, z takimi zawodnikami, z takimi kartami, nie stracić bramki przez 18 minut? Tak szczerze, chciałbym zobaczyć takie spotkania, bo nie wiem, gdzie jest granica przy aktualnej mecie i gdzie możemy mówić, wiadomo, o perfekcyjnej obronie zawodnika, a gdzie o bardzo słabym ataku, żeby przez 18 minut nie znaleźć choć jednej drogi do siatki rywala. Naprawdę trzeba zagrać najlepsze spotkanie w ofensywie, natomiast Jancio ofensywie jest bardzo groźny. Messi na lewej, no co lepszy po fejkszocie, gdyby tylko dołożył Green, no to mielibyśmy 2-0 i identyczne rozpoczęcie spotkania, jak zbiega z Zalewskim. Corner dla Jancio. 15 minuta, ale świetnie rozprowadził tą akcję Jancio, jest wrzutka Lucio, który wygrywa. Teraz Dawid Ginola. Dawid Ginola spróbował się szybko przedrzeć poprzez przytrzymanie przycisku R1, natomiast to nie wyszło. No i teraz Bejot będzie miał okazję do kontrataku, no ale jest okazja do kontrataku, ale zaraz się pojawia 4-6 zawodników Jancia i tak naprawdę miejsce już nie ma. Tak jest, bardzo ładny press teraz na połowie Widzewiaków. Zambrotta musi zawracać i uciekać jeszcze blow od Nazario, bo naprawdę bardzo pewnie i ofensywnie usposobiony póki co jest Janek Wójcik, który teraz Pele zapał na puławce. Jak najbardziej może on sobie tutaj na spokojnie konstruować swój atak, bo póki co w tej obronie naprawdę jest bardzo pewny. Te taktyczne pierwsze minuty na pewno na jego korzyść. Jeśli ktoś musi cokolwiek tutaj się martwić i korygować i poprawiać wraz z trenerem, to jest to Bartosz. Zdecydowanie tak i znowu widzimy Ginola wybiegającego, no tutaj akurat spalony, natomiast miałem wrażenie, że to może być klon akcji bramkowej Jancia, który bardzo sobie dobrze poradził w tych pierwszych minutach. Bardzo dobry przechwyt Ginoli, no ale faul. Tak jest, ratuje się faulem w tej sytuacji Bartek, no bo gdyby ta piłka już poszła, no to Dawid Ginola wraz z Messim Nazario mieliby tyle miejsca od połowy boiska, żeby prawdopodobnie świętowałby Legniszanin już swoją drugą bramkę. Natomiast Pele teraz na jedynce, Bartek o tym wspominał, że będzie to wykorzystywał. Mbappe z Haalandem, ale pięknie z tym Bower, Czech ratuje Mbappe i Van Dijk jeszcze jest na posterunka, więc nie Petr Czech. Troszeczkę pochylił się teraz Janek, bo widzi, że zagrożenie jest bardzo spore. Naciera cały czas Bejot z Leonem Gorecką. Pierwszy, ole, teraz zagraliśmy tiki-taki hiszpańską. Pele i Czech ratuje, ale tańczy teraz. Nieprawdopodobny pet na linii. Ale fenomenalna akcja Bejota. Raz po raz próbował zaskoczyć Jancia. No i tutaj Jancio może mówić o dużej dawce szczęścia, bo i ta pierwsza akcja, i ta druga, gdyby Bejot chociażby stajmował na zielonym, to mam wrażenie, że to jest 100% bramka. Tak
jest. Rzut rożny rozprowadzony przez Bartka. Nie najlepiej, powiedzmy sobie to póki co, ale Rolfo cały czas jest w posiadaniu. Mbappe może wjechać do środka wraz z Pele, chyba że będzie chciał gdzieś tam znaleźć się do środkowania na Erlinga Haalanda. Taki był plan, ale to się nie powiodło. Janciu, bardzo dużo szczęścia, ale drugi raz rzędu oddaje piłkę, czyli jednak już ta murowana twarz zaczyna nam kruszyć. Haaland, bardzo ważny pojedynek, Mbappe jeszcze zgrywa. No i Bejot, widzę, że troszeczkę na pamięć ma przed spotkaniem rozpisane pewne ataki, które chce konstruować. Zalewski rozgrywał pierwsze swoje w bardzo podobny sposób, czyli nie patrzymy zbytnio na to, co robi rywal, tylko chcemy być od niego szybsi na własnym manewrze. Czy to się sprawdzi? Póki co nie. No na ten moment Bejot dobrze odnajduje się w ofensywie, natomiast brakuje tego ostatniego podania, tego ostatniego zagrania, tej zielonki, jeśli chodzi o wykończenie, ale mam wrażenie, że Bejot zaczyna czuć tą swoją grę w tym momencie i z każdą minutą będzie coraz groźniejszy. Goretzka nie zdecydował się na zagranie z rejony ofensywne, przerzut teraz do Rolfa, czy będzie szukał gdzieś Haalanda, na pewno jest to dobra przestrzeń do tego, żeby piłkę wrzucić. Granie pod to, żeby był rzut rożny, ale rzutu rożnego nie ma, jest rzut z aut. Ruud Gullit bardzo ładnie odprowadził panią Rolfę na skraj boiska, ale mamy tylko aut, albo aż dla Bartosza Jakubowskiego, który znowu chce konstruować właśnie atak z wykorzystaniem drugiej linii. Jest Leon Goretzka do Pele, ma troszeczkę miejsca na przedpole, ale nie na tyle, żeby się obrócić prosto w Virgila van Dijk'a, bo Virgil może w swojej gorszej wersji, aż o 5 punktów overalla względem Bartka. No to widzimy, że cały czas jest Virgilem van Dijk'iem, jego sylwetka i animacje umożliwiają właśnie tego typu odbiory. Jeśli sam sterujący, w tym przypadku Janek, nie popełni wielkiego błędu, to piłka wpada pod nogi, tak jak teraz piłka wpada pod nogi Zambrotti i ponownie Messiego, także rywale troszeczkę teraz za dużo tych strat, dużo rozpędu, ale Messi w bardzo dobrej sytuacji teraz na lewej nodze musi uderzać i uderza Leo Messi. Czy nie mieli w takich sytuacjach? Chcę pochwalić tylko jeszcze na szybko Janka wykonującego teraz pamiętną celebrację z mundialu w stronę Holendrów i tak samo może pokazać Janek. Halo Bejot, gdzie jesteś? Ale fenomenalne rozegranie tej akcji w wykonaniu Jancia, natomiast mam wrażenie, że tutaj znowu to nie była fenomenalna akcja gdzieś indywidualnych umiejętności Jancia, natomiast mam wrażenie, że tutaj to był błąd defensywny Bejota, bo znowu pozwolił sobie na wyjście jednym zawodnikiem, skrócił gdzieś przestrzeń, pozwolił na rozegranie jednej piłki prostopadłej, no i mamy bramkę na 2-0. Tak jest, ale zachowanie Jancia też mimo wszystko tutaj timingowo perfekcyjne, bo zdawał sobie sprawę, że Messi to nie jest najszybszy zawodnik na placu w niebieskich koszulkach, ale jednak ta lewa noga umożliwia kopnięcie nawet z tak ostrego i nie najlepszego, umówmy się, kąta na bramkę Widzewiaków. No i jest teraz troszeczkę niepodbramkowa sytuacja, cały czas jak w spotkaniu Zalewskiego, bo Pele z Mbappe znowu rozgrywając pierwsze piłki. Zico teraz bliżej lewego skrzydła, ale Ruud Gullit jest na swoim miejscu i widzimy, że tego odbiory ocenione na niemalże 99 zdają sobie radę bardzo łatwo póki co. No i widzimy, że taktyczne przygotowanie Janka, które jak podkreśliłem przed spotkaniem, jest bardzo specyficzne i prawdopodobnie jest to najbardziej charakterystyczny skład na całym dzisiejszym turnieju. No radzi sobie brawurowo. No i to jest strzał na zielonym kanwasie. Myślę, że tutaj też odegrał bardzo duże znaczenie, że to właśnie był zgrinowany strzał. Teraz rzutka na Haalanda. No i ponownie. Natomiast Gullit bardzo dobrze zablokował Haalanda, nie pozwolił mu spokojnie wzbić się w powietrze. No i mamy 44 minutę. Myślę, że to już jest okres, chociaż może o tym za chwilę, bo teraz Mbappe jest już w polu karnym. Kilo Mbappe. Co zrobi Jancio? Bo to już jest okres w meczu, gdzie moim zdaniem powinno się grać pod ostatnią akcję, żeby nie stracić tej piłki, żeby chociaż nie dać możliwości przeciwnikowi strzelić i rozegrać w ogóle jakiejkolwiek akcji, a tutaj jednak Jancio traci. Tak jest, przed dwubramkowym prowadzeniem zdecydowanie troszeczkę się podpalił, można powiedzieć, po piłkarsku Jancio tym podaniem za Mbappe, który fantastycznie znalazł początek, a teraz Zambrotta zgrywa Mbappe, to może być bardzo ważna akcja dla Biota, jeśli zdoła teraz strzelić, to jeszcze wszystko może się wydarzyć. Gullit wygrywa kolejny pojedynek. Panie Jancio, decyzja z Ruudem Gullitem. Ole, teraz wybicie Jancio, no widzimy, bawi. Fantazja. No fantazja, tak. To się może podobać, bo nie gra jak wszyscy, gra w swój sposób, gra własną grę i zachęca, żeby to inni siadali do jego stołu, a nie to on dołącza się do stołów innych. No bardzo ciekawe pierwsze 45 minut spotkania, bo Jancio przez pierwsze 15 minut wyglądał bardzo dobrze i pod względem taktycznym, i pod względem spokoju w rozegraniu akcji na własnej połowie. Natomiast miałem wrażenie, że od tej 15 minuty z każdą kolejną minutą to Bejot zaczynał grać swoją grę. No ale znowu,
Janciowi wystarczyły tak naprawdę dwie akcje, dwie stuprocentowe sytuacje, dwa strzały na zielony, mamy 2-0, no a Bejot cały czas z zerem na koncie. Tak jest, czekamy na odzew fanów Bejota, bo zdecydowanie ten doping teraz jest mu potrzebny oraz oczywiście odbiorców Miedzi Legnica oraz Jancia, który może być niesamowicie dumny ze swojej dyspozycji w pierwszej części spotkania. W pierwszym meczu z Bogisem nie strzelił żadnej bramki, ale tak jak teraz z Bejotem, żadnej nie stracił, więc jeden punkt na jego koncie. Bejot 3 oczka po zwycięstwie nad Roberto. Rodi rozprowadzający atak z Dawidem Ginolą, ale Messi świetnie się pokazywał. Zambrotta jest na posterunku wraz z Lolomblą, który te posiadanie przejmuje i od nowa Bartek może rozprowadzić swój atak. Pytanie, na ile ten jego playstyle został zmieniony i dostosowany pod to, co prezentuje Jancio w defensywie, żeby móc dochodzić wreszcie do sytuacji bramkowych, a nie tylko wrzutek na Ruda Hulita oraz Erlinga Haalanda. No tak, bo wspominaliśmy, to znaczy Zbiegu wspominał w poprzednim spotkaniu, że Zalewski nie wiadomo, czy nawet jakąkolwiek wrzutkę zrobił na Haalanda. Tak w tym spotkaniu Bejot już tych wrzutek chyba miał na koncie z 6 albo i 7. Ale co ciekawe, Jancio właśnie dobija do 30 minut prawdziwego czasu bez straconej bramki. Jak na poziom rozgrywek, w którym się aktualnie znajdujemy, jak na czas, który spędzamy na wirtualnej murawie, to jest naprawdę bardzo dużo czasu. I teraz Jancio, kolejna akcja, Ginola, wycofanie do Patryka Vieira, znowu z przytrzymaniem R1, uspokoił grę, ładne podanie do Nazario, ale Blanc przeczytał, natomiast to było bardzo czytelne rozegranie wykonania Jancia. Tak jest, póki co te pozycyjne posiadanie Jancia, oj, teraz makabryczna strata Lucio, ratował się faulem Hulit i to jest fantastyczny faul, bo oddalał zagrożenie, faul nie można opływu boiska, jeszcze był stoper oraz lewy obrońca. Szczególnie, że stracił tą piłkę środkowym obrońcą. Tak jest, więc bardzo cenny faul dla Miedzi Legnica, nie ma nawet żółtej kartki, piłka od połowy i zaczynamy kolejny atak, ale to daje Janciowi znowu pełną pulę zawodników, którzy w defensywie mogą uczestniczyć i widzimy, jaki jest ścisk, jak wielki problem ma Bartek, żeby zrobić cokolwiek tak naprawdę. On nie jest w stanie dojść do pola karnego rywala inaczej jak dośrodkowując. No zdecydowanie. Natłok zawodników Jancia, szczególnie w polu karnym, jest przeogromny. Teraz Bejot cały czas próbuje, ale tutaj nawet Mbappe jest ustawiony na 20 metrze. Nie ma po prostu przestrzeni. Ronaldo Nazario i znowu perfekcyjna gra 1-1 w wykonaniu Jancia. I teraz to właśnie Janek będzie wyprowadzał własną akcję. Rudhulit na ten moment taka cicha gwiazda tego spotkania, bo zablokował chyba 4 pojedynki główkowe z Haalandem. Jak najbardziej, co możemy dostrzec, to Bejot zaraz po starcie konsultacja z trenerem, czyli ta rozmowa jest na bieżąco, ale nie wiem, czy ta rozmowa była najlepszą debatą w historii usłyszanych, ponieważ taki pas na Ronaldo Nazario w 60 minucie spotkania przy 0-2 to jest troszeczkę igranie z losem i oddajemy posiadanie dla Jancia, który doskonale wie, jak takie posiadanie wykorzystać na swoją korzyść, żeby piłki głupio nie stracić, żeby rozprowadzić atak za być może 5, 10, 15 minut. No w taki sposób na pewno tego nie zrobi, bo przyjmuje Frenkie de Jong i jest Pele, czy będzie dośrodkowanie na Haalanda, jest! Hulit przegrywa Nazario i to musi być gol, bo Ruud Hulit nie nadążył. Oczywiście, może być pretensja do Holendra, że był spóźniony w tym posiadaniu ze strony Widzewa Łódź, natomiast taka strata na własnej połowie to jest jak wtóralnej piłki do własnej bramki od pewnego poziomu. Także, panie Jancio, nie po to gramy na tyle dobrze, tak jak wspomniałeś, ponad 30 minut czasu rzeczywistego, dobrej defensywy, żeby teraz tak sobie robić pod górkę. Ale nie tylko strata na własnej połowie, natomiast później, kiedy już stracił tą piłkę, to jeszcze wybiegł Van Dijkiem, który dał bardzo dużo wolnej przestrzeni. Wtedy Jancia defensywa się totalnie rozlała i no Bejot mógł zagrać swoją koronną akcję, wrzutka na Haalanda, zgranie do Nazario i właśnie tam zabrakło tego Van Dijka, który w normalnej sytuacji by bez problemu go pokrył. Możemy sobie przeanalizować Szemek spotkania, które aktualnie się toczą. Widzimy także tutaj na dole ekranu Joker Roberto 2-1, Szlaski Bogis 1-2. No i skończyła się linijka. Tak, skończyła się linijka, ale musimy dostrzec też, że Zalewski też w swoim spotkaniu prowadzi. 3-2 było, 3-2 tak. I Dawidek, który mierzy się ze Zbiegiem. Zobaczmy, jak Zbiegu sobie radzi. 2-0 w plecy, czyli jednak tutaj ta presja już lidera grupy po pierwszej rundzie została chyba za dużo nałożona na jego barki. Ale spokojnie, bo aż 4 graczy z grupy 6-osobowej awansuje, także Zbiegu z 3 oczkami na koncie cały czas oczywiście jest w grze. Niemniej jak Zalewski, który prowadzi swoją spotkanie.
spotkaniu z Gregiem Czedowuchem, jak wspomniałeś, oraz Aza, który prowadzi z Kacperosem. Także jest duża wymienność, tak teraz wyglądać posiadam, bo Mbappe otrzymuje prezent, ale troszeczkę tutaj czekał na perfekcyjne podanie B, od którego się nie doczekał. Nie chciał sam Francuzem kończyć tej sytuacji, wdając się w jakiś dribbling i pojedynek ze stoperem bezpośrednio z zawodnikiem Miedzi Legnica. Alfonso Davis, Frenkie de Jong na przedpolu, wprowadzony, ale od razu skasowany przez Ramireza. Pele, teraz wypuszczenie Cristiano Ronaldo, również kolejna świeżynka z ławki rezerwowych. Haaland, ale bajeczne podanie! Gol! Jajcie, celebracja! Ronaldo, takie podanie potrafi dać, gdy wchodzi z ławki rezerwowych. Haaland idealnie wykorzystany, też wprowadzony, także widzimy, że Jancio ma tych asów w rękawie naprawdę sporo. 3-1, problemy. Ale na pewniaka to wykończył Haaland, ale to znowu jest kolejna bramka po kontrze Jancia i mam wrażenie, że Bejot, on od początku tego spotkania jest dosyć ofensywnie nastawiony, jak nie Bejot. To prawda i pytanie, z czego to wynika, czy takie właśnie było założenie taktyczne, czy właśnie za bardzo chciał aż usiąść od razu na rywalu od tej pierwszej minuty, no to skończyło się 0-2, teraz kontakt po błędzie Jancia, ale tak sam z siebie, żeby stricte od własnej połowy skonstruować atak, który zagrozi Janciowi, naprawdę nie ma pomysłu, nie ma możliwości, bardzo szczelna jest póki co tutaj ta gra ofensywna Bartka na przedpolu i nie przynosi ona za bardzo rezultatów w końcowym kontekście, ale spokojnie, bo wciąż 67 minuta, jest uśmiech na twarzy, to cieszy i oby też jeszcze Bartek w tym meczu ucieszył wiele widzów Widzewa. No zdecydowanie, tym bardziej, że Bartek ma bardzo duży bufor bezpieczeństwa. No wygrywając pierwsze spotkanie, fajnym wynikiem, wysokim wynikiem, 4-1, ma też luz pod względem ostatecznego jakiegoś bilansu bramkowego, gdzie gdyby coś tam nie poszło po jego myśli, to i tak zawsze może na to sobie na to liczyć. Natomiast no, z każdym kolejnym spotkaniem będzie ta presja gdzieś tam narastała. Teraz Jancio, jest Haaland. To chyba nie jest karta Team of the Year. To jest... Nie, zapewne nie jest to karta Team of the Year. Być może sięgnął po którąś z jego wersji starszych, chociażby 94 overalla, jeszcze wychodząca w zeszłym roku kalendarzowym, ale jak widzimy, nie stoi tam przeszkodzie, żeby ładne piłki rozdawać. Ronaldo! Ale jakie czytanie, rywalek i uderzenie, jaka bomba! 4-1, Miedź Legnica, nie do zatrzymania z Jancio w tym spotkaniu i czyta każdy ruch w obronie Bejota. No 70 minuta, ależ to rozegrał, ależ tutaj zagrał Mbappe, to wycofanie do Cristiano Ronaldo, który był totalnie niepokryty. Miałem wrażenie, że Cristiano Ronaldo będzie próbował finezją po długim słupku, a tutaj też zaskoczył i strzelił po krótkim. Naprawdę ciekawa, dobra dyspozycja Jancia, nie tylko w defensywie, bo miałem wrażenie, że w pierwszej połowie w defensywie fajnie sobie radzi Jancio, ma bardzo ciekawe ustawienie taktyczne, ale w ofensywie brakuje mu niektórych schematów. Tak w tym momencie, no, pokazuje, że moje myśli były błędne. Jeremy Frimpong pojawił się z ławki rezerwowych, ale to było jeszcze przy stanie 2-1. Czasu wprowadzenia niesamowitej perełki Bayeru Leverkusen, grającego na prawym wahadle, dającym przepiękne krosy w prawdziwym życiu, jak i właśnie w naszej grze. No nie może być póki co wykorzystywany. Erling Haaland teraz dostaje kros na 25-28 metrze, ale jest kasowany przez Ramireza i Cristiano Ronaldo mógłby mieć sytuację, gdyby to, że ta piłka jest za daleko już wypuszczona. I Van der Sar interweniuje, ale to wciąż jest posiadanie Jancia, 15 minut do końca. Musi się wydarzyć cud przy takiej defensywie Jancia i przy tak miernym atakowaniu Bejota, żeby tutaj jeszcze się zmieniło rozdawnictwo punktowe na koniec tej kolejki. A my widzimy, że Joker przegrywa swoje spotkanie z Roberto 2-3 i to pokazuje, że no trzeba tutaj wziąć, bo może o tym za chwilę, bo teraz Mbappe, Bejot, błąd Jancia, to znaczy błąd, no, to jest sytuacja 50-50, albo się uda, albo się nie uda. Przesunął się bramkarzem, Bejot to wykorzystał, bardzo mądre zachowanie, 80 minuta, dwie bramki, tutaj się jeszcze może wszystko wydarzyć. Może się wydarzyć, w najlepszym dla siebie momencie Bejot wraca do tego spotkania, czyli tak naprawdę w pierwszym możliwym ataku od tego stanu 4-1. Dwie bramki straty, formacja 4-2-3-1 na 4-3-2-1, czyli dosyć fajnie kontrująca właśnie te zabiegi bocznych wahadłowych, bo jakkolwiek ten lewy środkowy pomocnik ofensywny i drugi jest w stanie właśnie manewrować pomiędzy Jeremy Frimpongiem ze strony Bejota i te potencjalne krosy na Erlinga Haalanda, których Bejot absolutnie się nie boi, ponieważ używa ich
aż bym wręcz powiedział, w tym meczu nadmiernie. Być może za bardzo skoncentrował się właśnie na tym, żeby to Norwyk rozprowadzał te posiadania. Ale mając dostęp, przypomnijmy sobie właśnie, że aż 3 dni przed startem turnieju każdy gracz musiał podzielić się z nami, jaka jedenastka jest jego wyborem. W kontekście właśnie restrykcji 18 milionów plus 3 karty z pika. I doskonale zdaje się z tego wyczytać, że Jancio będzie chciał bronić właśnie górnych zagrań. Natomiast Bejot póki co na tym ustawił większość swoich ataków i rozgrywania posiadań, także nie było to najlepsze rozstrzygnięcie. Teraz Cristiano Ronaldo rozgrywa Elastico, jest jeszcze Fexos za ples, także troszeczkę tutaj się pobawił. No nie było to za bardzo przynoszące efekty, chyba że po prostu chciał utrzymać posiadanie na połowie rywala, co teraz bardzo szczęśliwie się udaje za pośrednictwem Theo Hernandeza, który wygrywa tę przebitkę z Ronaldinho Gaucho. Erling Haaland, no kradnie te cenne sekundy, a w zasadzie to teraz już minuty, podanie do Theo Hernandeza. No jest tam luka w defensywie, czy zdoła ją wykorzystać Bejot? Podanie do Kulita, ale już bardzo, ale to bardzo szybko ta obrona, ten cały zespół w zasadzie Jancia się ustawia, no i tak naprawdę ciężko znaleźć jakąś wolną przestrzeń i Bejot ostatecznie traci piłkę, 82 minuta. Ale widzimy teraz, jak bardzo pośpieszony jest Bartek, jak nie on, jakby nie miał w ogóle doświadczenia lanowego, czyli ten brawurowy pas do Alphonso Davisa powinien się zakończyć przyjęciem, bo widział już w końcowych sekundach lotu tej piłki, że to jest fantastyczny ball, że byłby w stanie sobie przyjąć futbolówkę, popędzić za takim lewym skrzydłem, tak jak robi to Jancio wiele razy właśnie w swoich kontratakach, natomiast Bejot od razu chciał zgrywać, co poskutkowało stratą piłki i tylko 5 minut do końca plus czas doliczony przy posiadaniu Jancia. Tylko i wyłącznie cud uratuje Widzewiaków przed zerową zdobyczą punktową. No tak, 5 minut do końca, będzie bardzo, bardzo ciężko Bejotowi chociażby piłkę odebrać, jeśli Jancio w sposób spokojny będzie tą akcję konstruował. Dawidek ze zbiegiem 3-0, natomiast myślę, że sobie te wyniki podsumujemy po tym spotkaniu. Teraz Ramirez, bardzo mądre wykonanie i spokojne wykonanie tej akcji. Teraz Haaland, Olusz Klepka, ładne podanie do Pele, 87 minuta. Tutaj już nie chodzi o strzelenie kolejnej bramki, tutaj chodzi o to, żeby ten czas delikatnie zmierzał do końca, tak żeby Bejot miał jak najmniej czasu. Pewnie o to chodzi Jęciowi, ale Bejot ostatecznie piłkę odzyskuje. Pytanie, czy coś tu się jeszcze urodzi? Rothulit, to jest perfekcyjne podsumowanie tego spotkania, tak naprawdę moglibyśmy to zobrazować w jednym twecie, czyli pas Bejota po drugiej stronie boiska, a tam zawsze stoi Holender, oprócz tej jednej sytuacji, gdy stracił na własnej połowie i ponownie. Nie wiem za bardzo, jaką rolę pełni coach Bejota w dzisiejszym naszym spotkaniu, natomiast jeśli nie skolował po 10, 12 zagraniu w to samo miejsce, Bartek, tam tracimy futbolówkę, tam naprawdę nikt nas tam nie chce, tam nie zdobywamy przestrzeni i cały czas to gramy, no to niestety, ale punktów nie zdobędziemy i będzie musiał powalczyć o to w następnych spotkaniach, a Jancio może zamknąć mecz już w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo Haaland z lewej nogi ładuje na zielonym, ale Edwin van der Sar wykorzystuje swoje centymetry i to jest koniec tego meczu. Jancio wygrywa w meczu, chciałem powiedzieć przyjaźnie, ale to by było duże słowo, w meczu naprawdę pikantery, jest piątka na koniec, sportowa rywalizacja z szacunkiem, to lubimy i ten właśnie zimnokrwisty z twarzą Thanosa wygrywa nad Widzewem Łódź Bartkiem Jakubowskim, jego załogą. Mecz zadymiarzy, można by rzec, jeśli chodzi o kwestie jakichś tam dyskusji. Natomiast bardzo ciekawe spotkanie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę formację, taktykę i styl, w jaki obaj panowie rozegrali to spotkanie. Teraz widzimy dyskusja. Jakieś okrzyki. Ciekawy jestem, kto tam sobie radzi w taki sposób, bo to mamy ostatnie minuty tak naprawdę każdego ze spotkań. No i Jancio w tym momencie 4 punkty, 2 stracone bramki, no i 5 strzelonych, jeśli mnie pamiętam. Tak jest, czyli ten bilans Jancia jest naprawdę pozytywny. Aktualnie ma 4 punkty na swoim koncie po pierwszych 2 kolejkach. Co możemy śmiało powiedzieć przed rozpoczęciem tych rozgrywek, że jest fantastyczną pozycją wyjściową do tego, żebyśmy zobaczyli go także w dniu jutrzejszym, tym finałowym, w walce o awans na główne finały PKO Bank Polski Ekstraklasa Games, gdzie powalczymy o sloty na i Champions League, na World Cupa, o wielką pulę pieniężną i dożywotni szacunek u wszystkich graczy FIFA w tym kraju, tak? No zdecydowanie tak, ale myślę, że tutaj najważniejszym jest to, jest ten tytuł Mistrza Polski, tak o jest, którego ty też będziesz zresztą, Błachu, walczył po dwukrotnych
drugich miejscach, więc... Ładnie to ująłeś, dziękuję. Myślę, że powiem słowa blamarza. Blamarza. Myślę, że można by było tutaj różne zamienniki tego użyć. Natomiast ciekawy jestem wyników pozostałych spotkań, bo widzieliśmy, że Joker przegrywa 2-3. I biorąc pod uwagę no jego pewne podejście, jeśli chodzi o jakieś wypowiedzi przed samym turniejem, to bardzo ciekawa sytuacja w grupie B się szykuje, bo... No teoretycznie skazywani na pożarcie przez większość i ekspertów, i typerów Roberto Szlaski, no to Joker będzie miał te spotkania już 2 za sobą. A długo. Kolejne Jancio, BJ. Tak, no ma naprawdę nóż tak na gardle. Dalej i tak dalej. Nóż na gardle. Przed nim. Nóż na gardle dla Legii Warszawa, dla Jokera. Śmialiśmy się przed rozpoczęciem dzisiejszego wydarzenia, o czym wspominał Bartek we wczorajszym wywiadzie, czyli że jego zdaniem Joker to jest największy grinder w naszym kraju, największy grinder w naszej lidze, potrafiący tutaj utrzymać pasy 11 godzin sparingu z rzędu. Tak, tak, ale widzimy, że nie zawsze potrafi to przynieść oczekiwane rezultaty. I pytanie, co zawiodło? Presja, wielkość koszulki Legii Warszawa, że gra u siebie, że gra w Warszawie, że jest tak naprawdę w domu, jest reprezentującym zawodnikiem klub, który... nie powinien być w barażach, który zawsze powinien walczyć o najwyższe cele. Takim klubem jest Legia Warszawa. Takie cele na pewno dostał od prezesa Joker 7. I póki co tego nie wykorzystuje. Nie wykorzystuje tej swojej szansy. Nie dostałby angażu na przyszły rok, ale jeszcze na pewno o niego powalczy, bo może się odbić od dna, bo tak naprawdę póki co jest na dnie, ale no jeszcze ma trochę tego tlenu w płucach, żeby na ten grunt wypłynąć. No zdecydowanie tak. Legia Warszawa zawsze mierzyła o najwyższe tytuły. Pamiętamy Miłosz Bogdanowski, Gracjan Gołębiewski. Tam byli zawodnicy, którzy albo zdobywali tytuły Mistrza Polski jednokrotnie, dwukrotnie, a Miłosz to chyba trzykrotny... Trzy albo cztery, chyba nawet czterokrotnie, tak jest. No, jeszcze nie miałem FIFA, Miłosz był mistrzem. Multimedalista Mistrzostw Polski. Ciekawy jestem, w jaki sposób to się potoczy, bo tak naprawdę każde kolejne spotkanie dla Jokera będzie meczem o wszystko. Tak. Zdecydowanie. Start tak naprawdę od zera, w momencie, gdy pozostali rywale już wystartowali, są na 10 metrze bliżej do mety. Także wielkie zadanie teraz przed Jokerem. Zalewski wypełnia swój obowiązek jako reprezentant Puszczy i swoich odbiorców, wracając w drugiej rundzie. 5-3. Zwycięstwo, także są pierwsze 3 oczka na jego koncie. Jest cały czas w grze. Tak naprawdę każdy jest jeszcze w grze. No z tym, że jedni bardziej już jedną nogą w jutrzejszych finałach, natomiast niektórzy jedną nogą już poza naszym pięknym obiektem, gdzie rozgrywamy baraże. Dlatego nie mogę się doczekać tego, co przyniesie nam zbliżający się wywiad, tego, co przyniesie nam zbliżająca się już trzecia kolejka, no bo możemy powiedzieć, że to już będziemy po półmetku dzisiejszych rozgrywek. I jest gorąco. Myślałem tak szczerze, że faworyci będą mieć troszeczkę łatwiejsze zadanie, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby sprecyzować, czy to faworyci sobie tak plują do własnego posiłku, czy to właśnie rywale są dużo lepsi, jak wszyscy zakładali. No tak, i tutaj no bardzo, bardzo ciekawe. I to też jest odwieczna tajemnica, odwieczna dyskusja na temat dyspozycji online kontra dyspozycja na LANie. Tak, to jest jednak całkowicie inna gra, gdzie musisz się przystosować do danego obiektu, do danego spotkania. I tutaj no wszystko ma tak naprawdę inny smak. I wszystko ma znaczenie, a my już jesteśmy gotowi na wywiad z naszym reporterem. Jarek, RDK Radio, oddajemy Tobie głos. Już jesteśmy po przerwie, a ze mną jest Janek Wójcik, który w świetnym stylu pokonał Bejota. No, Janek, z tego co widziałem widzowie na czatach, na naszych transmisjach, raczej kibicowali twojemu rywalowi i też ty dzisiaj jak rano przyszedłeś, w sumie przyszedłeś jako ostatni z zawodników, powiedziałeś, ty chcesz tylko jakoś awansować od drugiego dnia. Nagle się okazuje, że jesteś liderem, no jak się z tym czujesz? 4 punkty po 2 meczach. Cieszę się, że moje eksperymenty taktyczno-składowe wypalają na razie i że mam skuteczność, bo to mi daje tak naprawdę to prowadzenie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale no wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze, żeby jutro sobie zagrać jeszcze. No właśnie, o tych składach, bo i nasi komentatorzy i też inni gracze mówili, że no niestandardowe zastosowanie. Na początku wydawało się, że ten Hulit na prawej obronie to no co ty robisz? Okazało się, że zadziałał. No i też szybko strzelony gol, ale te składy, no skąd to się wzięło? Jak to długo trenowałeś? Czy to jakiś taki wyciągnąłeś asa z rękawa na tego Lana?
Raczej asa z rękawa, to znaczy ja sobie testowałem zupełnie różne rzeczy i tak naprawdę jakoś na dniach wczoraj, przedwczoraj przetestowałem sobie trochę inną formację z tym Hulitem na boku, bo cały czas testowałem chyba z 5 zawodników, którzy mogą sobie z tym Haalandem radzić. Powiedzmy, że sobie poradził 2 razy i tak przegrał tą główkę, z czego raz padła bramka, ale najlepiej to wygląda i mimo, że trochę go szkoda na obronę, to nie widziałem lepszej opcji. No trzeba jakoś próbować tego Haalanda ograniczać, zresztą ja gram bez tego Haalanda, więc staram się jakoś to powiedzmy nadrabiać. Widzowie, którzy oglądali nasze rozgrywki PKO Ekstraklasa Games od samego początku, wiedzą, że tam czasami bywały scysje pomiędzy tobą czy Bejotem. I teraz pytanie ode mnie, czy chciałeś coś mu konkretnie udowodnić w tym pojedynku? Nie w kwestii jakichś tam scysji, ja uważam, nie biorę absolutnie, mam duży dystans do tego, tam co się dzieje, myślę, że Bejot też i nie ma między nami żadnych kwasów, tak jak tutaj ze sobą rozmawiamy. A jeśli chodzi o udowodnienie, to bardziej jeśli chodzi o samą grę. Do tej pory jeszcze z Bejotem na turniejach nie wygrałem i chciałem po prostu w końcu przełamać. No i dzisiaj przyszedł ten dzień. Ty, żeby tu się dostać, musiałeś awansować z rozgrywek pierwszej ligi. Natomiast tutaj no, teoretycznie masz zawodników z Ekstraklasy, czyli teoretycznie na papierze lepszych. Czy czujesz, że jest ta różnica, czy jednak to, czy ktoś gra w klubie z Ekstraklasy, czy pierwszej ligi, tak naprawdę dużo nie zmienia, bo na tym poziomie najlepszych graczy w kraju jakby no, te szanse się wyrównują? Ja myślę, że poziom jest ogólnie zbliżony i jeszcze szczególnie, gdy mamy grę z takim właśnie gameplayem pod tytułem wrzucamy na Haalanda, może się bardzo dużo wydarzyć i to pokazują właśnie chyba tabele, bo i zbiegu wygrywa, i Ślaski, i dzisiaj naprawdę będzie dynamicznie. Ja myślę, że to będzie na małe punkty się rozstrzygać pod koniec. Tak, oczywiście, jeżeli się okaże, że zawodnicy mają taką samą liczbę punktów, o awansie, o pozycji wyższej decyduje bezpośredni pojedynek. Na razie z Bejotem, z którym potencjalnie możesz walczyć o miejsce, już masz ten bilans lepszy. Z Bogysem miałeś remis, teraz kolejne spotkania. Czy będziesz zmieniał swoją taktykę, swoje formacje, jeżeli jednak trzymasz się tego, co na razie działa? Trzymam się tego, co działa, bo w 2 meczach straciłem 2 bramki. Ja myślę, że to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, co się dzieje w innych spotkaniach. I nie zamierzam tego zmieniać. I będę polegał na tej swojej skuteczności. Niewiele sytuacji, ale przede wszystkim na 0 z tyłu. A jeszcze mam pytanie też trochę od widzów, bo my gramy 9 minut połowa, co znaczy, że ten mecz jest bardzo długi, ale z Bogusem miałeś 0-0. Powiedz mi, jak to jest możliwe w 18-minutowym meczu w FC24 nie strzelić ani jednego gola? Jak ten mecz musiał wyglądać? Czy może jednak trochę było farta? Jak to wyglądało, powiedz? Mieliśmy obaj co najmniej po 200 i to Nazario. I 2 razy Bogus dobrze mnie wybronił bramkarzem. Ja miałem raz szczęście, raz interwencję, to znaczy po prostu nie trafił bramkę tym Nazario raz. No i po prostu tak wyszło, a reszta to była dosyć dobra obrona z 2 stron. Także po 2 sytuacje, 2 sety czasami tak bywa, że nic nie chce paść. No ale też wracając do tego meczu z Bejotem, no to tam były sytuacje, że miałeś troszkę szczęścia w obronie. Jeszcze w momencie, kiedy ten wynik był bliski, potem jak już przejąłeś inicjatywę, strzeliłeś więcej bramek, mogłeś się poczuć pewniej. Czy czułeś tą presję ze strony Bejota, czy jednak to były takie ataki kontrolowane i ta twoja obrona wszystko na spokojnie to czyściła? Przy tych wynikach stykowych typu 1-0, 2-1, to wtedy były takie momenty, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie tam Bejot mnie naciskał. Ale ja już miałem takie sytuacje też w pierwszym meczu z Bogysem i dosyć agresywnie reaguję na nie, w sensie mówię w grze, a nie poza grą. Agresywnie dosyć grałem tymi obrońcami i na razie dobre decyzje podejmuję. Wydaje mi się, że to mi dużo daje i zawsze zdążam gdzieś tam zaasekurować. W ogóle nie wiem, czy dobrze znacie Jancia i Bejota, ale słuchajcie, drodzy widzowie, bo my mieliśmy tak naprawdę pojedynek 2 wicemistrzów. Wicemistrza świata i wicemistrza Europy. Z tym, że Janek jest wychowany z innej gry konkurencyjnej. No ale czy to, że ty grałeś x lat w inną grę piłkarską, przyszedłeś na FC i nagle grasz na wysokim poziomie, to pokazuje, że każdy może na te polskie podwórko wejść znikąd i grać wśród najlepszych graczy ze świata, czy po prostu ty masz takiego skilla? No nie musisz być skromny. Trudno jest mi to określić. Wydaje mi się, że jest bardzo duża konkurencja tutaj w FIFA i nieważne, czy ktoś wcześniej grał, czy nie, w cokolwiek, jest trudno gdzieś tam się dostać do tego topu. I ja myślę, że przede wszystkim ludziom, którzy grali wcześniej w futbol czy w Pro Evolution Soccer, pomaga myślenie takie boiskowe, że oni już to mają, oni muszą tylko się nauczyć mechanik. Jest kwestia tego, czy to potrafią tylko albo aż, bo tutaj sporo te mechaniki dają. Ja czasem gdzieś tam też nadrabiam tym myśleniem boiskowym swoje gdzieś tam umiejętności techniczne. Ale wydaje mi się, że jakby ci ludzie, którzy grali naprawdę na najlepszym poziomie w futbol, spróbowali swojej siły UFC, może nie top 10, ale gdzieś tam w ćwierćfinałach tych różnych turniejów, które są organizowane, mogliby się pojawiać regularnie, ale najwyraźniej nie mają takiej ambicji teraz. Dobrze, Janku, ostatnie pytanie. To jest trofeum za zwycięstwo w PKO Bank Polski Ekstraklasa Games.
ile dajesz sobie procentowo szans, że ty zdobędziesz to trofeum? Ja myślę, że ten moment to jest obecnie moje najbliższe spotkanie z tym trofeum, ale być może się nie doceniam. Zobaczymy. To jest trudna przeprawa i mi się wydaje, że to, co widzimy z roku na rok, to, że rok temu Riptorek wygrał, na którego nikt nie stawiał na początku, pokazuje, że tu się może wszystko zdarzyć i być może to wszystko pomoże także mnie. Zobaczymy. Dobrze, drodzy widzowie, zapraszam na krótką przerwę, blok reklamowy naszego sponsora i partnerów, bez których ten event po prostu by się nie odbył. Za chwilę wracamy z kolejnym spotkaniem. Sesja zaliczona. Teraz chill. Wymieniliście kasę? Stary, kantor mam w telefonie. Podpinam kartę pod konto w euro i płacę w euro bez prowizji. Ty, dobra opcja.
Wracamy do was po przerwie. Z nami jest już wysłannik Jarek RDK Radio, który w poprzednim spotkaniu odpowiadał za komentarz. Jarku, jak ci się podobało poprzednie spotkanie i jak ogólnie postrzegasz prezencję zawodnika, który udzielał tobie wywiadu? Znaczy, Janek jest bardzo wygadanym zawodnikiem, też osobą, ale właśnie podobało mi się to, że jak on strzelał bramkę, każda jego bramka, było te emocje widać. Widać było, że on tym meczem żyje. Mówił, że tam on nie musi nikomu nic udowadniać, ale wiemy, że tam z Jankiem na naszej scenie tam ma wielu fanów, ale też wielu antyfanów, więc mimo wszystko gdzieś tam w środku na pewno się cieszył, że z faworytem, no bo jednak na czatach Twitcha, na naszych transmisjach, no to Bejot był faworytem, tym bardziej, że Bejot dobrze rozpoczął, tak? 4-1 z Roberto. Tak, i teraz tak. Janek niespodziewanie jest liderem grupy, a teraz kolejny mecz przed nami, to będzie mecz obecnego lidera, Dawidka z Kacperosem. To będzie bardzo ciekawe spotkanie, bo Dawidek znany jest z tego, że w ofensywie no, radzi sobie wyśmienicie, ale w defensywie radzi sobie co najmniej delikatnie gorzej, żeby to delikatnie ująć, bo pierwsze spotkanie to pokazało. Dawidek, już nie pamiętam z kim, ale 5-5, pierwsze spotkanie, drugie spotkanie wygrane bodajże wynikiem 3-1, no i tutaj trzecie spotkanie, bardzo jestem ciekawy jego dyspozycji. No jak Dawidka kojarzę, że może LAN, na którym nikt się po nim czego nie spodziewa, zagrać świetnie, a kiedy jest faworytem, potrafi wszystko zepsuć, więc jestem ciekawy, jaki będzie dzisiaj to Dawidek. A Kacperos, no zawodnik z Ekstraklasa Open, czyli miał dłuższą drogę, żeby tu się dostać. Musiał udowodnić, że jest jednym z najlepszych graczy w Polsce, żeby tu zagrać. Na razie niżej w tabeli, ale to jest chyba ta kolejka, która pokaże, kto walczy o awans, a kto niestety przyjechał, no, wycieczkę one way ticket. No tak. Szczególnie, że po tej kolejce to tak naprawdę już każde kolejne spotkanie będzie o życie. Bo tak. W tym momencie można powiedzieć, że rozdysponowujemy sobie miejsca w tabeli, a te kolejne już, te dwie ostatnie kolejki to będą mecze, które będą decydowały, kto wraca do domu, a kto będzie liczył się w walce o awans na wielkie finały Ekstraklasa Games. Tym bardziej, że ta tabela jest bardzo spłaszczona, bo Dawidek obecnie piąty ma 3 punkty, pierwszy ma 4 punkty, a Kacperos piąty ma 3 punkty, więc tutaj zawodnicy się wymieniają zwycięzcami, tam chyba jeden tylko właśnie był remis Dawidka, więc ta kolejka bardzo ważna dla wszystkich graczy, bo poza meczem Dawidka na offstreamie będzie Zbiegu kontra Greku i Aza kontra Zaleski. No i zobaczymy. Na streamie mamy właśnie tych zawodników. Widzimy tutaj Ponton, Coach. Zobaczymy, jak to wsparcie będzie wyglądało. No Dawidek tak sobie spokojnie siedzi, ręce złożone. I czeka. Trochę jak Jancio w poprzednim spotkaniu, bo wspominałeś, że Jancio po każdej bramce bardzo ekspresyjnie reagował, natomiast przed spotkaniem medytacja, cisza, wyciszenie, brak trenera, więc nie ma mu tam kto z boku podpowiadać, no, natomiast to zaprocentowało, bo od pierwszej minuty no fenomenalnie się prezentował Jancio. No i mamy skład, Robert, wieloletni ekspert i zawodowiec, proszę powiedzieć, co my tutaj mamy, czy mamy tu jakieś zdziwienia? No tutaj mamy, Jancio w poprzednim spotkaniu zademonstrował nam bardzo ciekawe ustawienie, jeśli chodzi o defensywę. Natomiast tutaj już na prawej obronie mamy Cafu, Lucio Ferdinand. Ferdinand, pierwszy raz z tego, co kojarzę, widywany dzisiaj. Natomiast no, obrona raczej standardowa pod kątem główek. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś specjalnych zaskoczeń. Natomiast Hulit, Aleksyja, Putejasz, De Bruyne, środek pola. Bardzo mocny środek pola. Natomiast też tego wzrostu może delikatnie brakować, jeśli chodzi o przebijanie się przez tą środkową część boiska. No i atak Holland, Ronaldo, Nazario i Kylian Mbappé. No tak, a widzieliśmy, że jak jest walka o górną piłkę, no to jednak ta sylwetka potrafi zrobić różnicę, a jedna akcja może spowodować, że wygrasz, tudzież przegrasz, mimo tego, że gramy 9 minut połowa, to naprawdę robi dużą różnicę. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, 3 karty mogły być wybrane, a pozostałe trzeba było sobie wydraftować w ramach budżetu. Każdy mógł sobie wybrać na podstawie Footpina swój skład, więc te składy się różnią, dzięki czemu można jakieś swoje specjalne taktyki wykorzystać. Teraz zobaczymy skład Dawidka, no i widzimy kilka zmian. No i tutaj podobne, jeśli chodzi o ustawienie wzrostowe, w sensie nie ma takich zmian jak typowo u Jancia, czyli bardzo mnie ciekawią możliwe pojedynki Holanda z Rolfo, ewentualnie Holand z Cafu. No jeśli tutaj pójdzie dobra wrzutka na Holanda, to mam wrażenie, że może być bardzo, ale to bardzo krucho, jeśli chodzi o grę w defensywie. Lucio Van Dijk, Bellingham, Aleksyja Putejasz, Ruud Gullit, środek pola, Mbappé, Nazario i Holland, atak. Raczej standardowo, nie widzę tutaj jakichś specjalnych zmian. No a na bramce Van der Sar, no każdy ma swój wybór, ale Van der Sar czy Czech, jak ty byś powiedział? Wiesz co, myślę, że
To chyba już od FIFA 10 są takie wnioski, gdzie każdy ma swojego ulubionego zawodnika na bramce. Pamiętam, odkąd jest Ultimate Team, to byli u jednych zawodników ten sam bramkarz broni całkowicie inaczej jak u kogoś innego. No i tu widzimy potwierdzenie wyników tabeli fazy grupowej. Grupa A, grupa B, Jancio i Dawidek liderami, ale widzimy w grupie A, no tabela jest bardzo płaska, jedynie Aza tam lekko odstaje. W grupie B, no Joker niespodziewanie, Legia Warszawa. Tutaj dla nich to może być mecz o życie, bo jak przegrają, zaraz się okaże, że już nie mają czego szukać, bo nawet to czwarte miejsce, co daje ci awans, teoretycznie gra z najlepszym z grupy A, jeżeli to będzie właśnie czy Dawidek, czy Zalecki, no to może potem Legia mieć problem. Ale właśnie w tej grupie A Dawidek i Kacperos. Remis, powiedzmy, spowoduje, że nikt nie będzie szczęśliwy, ale nikt nie będzie ranny. Natomiast zawodnik, który z tego meczu wygra to spotkanie, szczególnie Dawidek, już sobie zagwarantuje spokojne dwa pozostałe mecze. Zdecydowanie, natomiast spoglądając na tę tabelę, to można mieć tylko i wyłącznie jeden wniosek, że tutaj nie ma jakiegoś wybitnego outsidera. Wszystkie spotkania są bardzo wyrównane i każdy może tak naprawdę wygrać z każdym. I tu widzimy naszą arenę. Są te koszulki z autografami piłkarzy, są trenerzy, no i są takie dwie szkoły. No jest trener, który ci dużo podpowiada, a jest tak zwany po prostu atmosferycz. No tutaj widziałem, że u Emeryna się śmiali, że to bardziej Bejot tłumaczy swojemu trenerowi, co się wydarzyło w tym meczu, niż odwrotnie. Więc jak myślisz, czy... bo to też... Jak my graliśmy jak stare dinozaury, ale dobra, o tym kiedy indziej, bo rozpoczyna się to spotkanie. Kacperos na biało, Dawidek na niebiesko-czerwono, tak, na kolorowo. Na kolorowo, dokładnie tak. No i w tym momencie Kacperos rozprowadza swoją pierwszą akcję i już widzimy bardzo ciekawe ustawienie Dawidka, gdzie nie daje przeciwnikowi rozgrywać spokojnie akcji na jego połowie, tylko od razu mocny pressing i atakujemy zawodnika i atakujemy naszych oponentów. No w obu poprzednich meczach pierwsze bramki padały bardzo szybko, no i co tu dużo mówić, ten kto strzelił pierwszą bramkę, no miał po prostu łatwiej i potem wygrał to spotkanie, mimo tego, że trwa 18 minut rzeczywistych, ale jednak daje ci to pewien komfort, daje ci to lepszy fokus. Zobaczmy teraz Kacperos z pierwszą akcją w polu karnym rywala, ale Virgil van Dijk to zatrzymuje. Zobaczmy, jak on wyjdzie z tą piłką. Ale już widzimy znaczną różnicę w porównaniu do tego poprzedniego spotkania, gdzie Bartek w tych pierwszych akcjach cały czas były uskuteczniane próby wrzutek. Natomiast tutaj środek pola jednak dominuje, ale Dawidek jest już na skrzydle, Kylian Mbappé złamał do środka, Ronaldo Nazario, ależ Tunezja po drugim słupku, natomiast to jest ten minus, że Ronaldo Nazario nie ma złotego stylu gry do Tunezji, a gdyby miał, to jestem wręcz przekonany, że padłaby z tego bramka. Zobaczmy teraz Kacperos. No to spotkanie będzie, chyba tak się na razie wydaje, że będzie o wiele szybsze, żwawsze. Teraz zagranie do Haalanda. Haaland! Ale van der Sar wyszedł. Dobra decyzja, żeby wyjść tym bramkarzem, bo ten szalony Norwek tutaj mógł zrobić wszystko. Ronaldo, zobaczmy. Dawidek, czy zagra to troszkę szybciej. Cafu traci. I teraz prawego obrońcy nie ma tam, gdzie powinien być. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Ale to... Jak widzimy stratę piłki Dawidka na własnej połowie, to już wiemy chyba, skąd się biorą te stracone bramki i ilości straconych bramek Dawidka, bo no strata piłki Kafu bocznym obrońcą, gdzie dodatkowo jeszcze wybieg środkowym obrońcą, no to jest tylko i wyłącznie woda na młyn dla jego oponentów. Ale na razie ten mecz mi się bardzo podoba, bo to jest szybki, nie ma takiego jak zbiegu wielu przerzutów. Tutaj może być tak, że no będą odpięte pasy, wrotki polecą w ruch i tak jak w pierwszym meczu, chyba Dawidek miał 5-5 wyników, więc tutaj może być podobnie. No nie, tutaj zobacz, dwóch środkowych obrońców zostaje, Dawidek traci piłkę wręcz jakby chciał poddymić tutaj, żeby się działo jak najwięcej, dwóch obrońców środkowych zostaje, no i w tym momencie Kacperos jest już na wysokości pola karnego, ale traci tą piłkę. No ale to jest to, czego kibice PKO Bank Polski Ekstraklasa Games chcą oglądać. Dużo bramek, żoga bonito, jedziemy. Tutaj nie ma co grać jakieś wirtualne szachy. Tu gramy w FC 24 od EA Sports, CineGame i niech to CineGame tutaj wjedzie ku chwale. Aleksija.
chyba gdzieś tam przedostania się, pociągnięcia jednego, drugiego obrońcę za sobą, ładna piłka do Kyliana Mbappe, ale mam wrażenie, że zbyt szybko zagrał tą górną piłkę do Mbappe, no i odzyskuje spokojnie piłkę Kacperos, przerzut do Cafu i znowu Dawidek nie daje przestrzeni na rozgrywanie akcji na połowie swojego przeciwnika, cały czas podbiega Mbappe do Kulita, no dzieje się w tym spotkaniu, szczególnie kiedy Dawidek piłki nie ma. No tak, tutaj widzę, że na czacie pytacie o wyniki. Moi drodzy, macie wyniki na pasku na dole, ale teraz zobaczmy Kacperos, ale Lucio to zatrzymał. Kulit, czy będzie szybka kontra? No, mógłby się troszkę szybciej Dawidek zebrać ze swoimi zawodnikami w kolorowych strojach. Zwolnił, ale zobaczmy, jak wysoko ta obrona Kacperosa. No tutaj muszą w końcu te bramki paść, bo to jest gra na tak, futbol na tak. Jerzy Engel by to pochwalił i może teraz, ale De Bruyne w obronie świetnie to zatrzymuje. Pamiętam, jak rok temu komentowałem spotkania Dawidka i tam to wyglądało w taki sposób, jakby Dawidek miał zablokowane możliwości zagrania do tyłu. I w tym roku może to wygląda troszkę lepiej, gdzie już tych piłek aż tak mocno nie traci, natomiast to także jest futbol na tak i cały czas piłka jest pchana do przodu. Teraz Kacperos troszkę zwolnił, no i w końcu można powiedzieć zaczął grać inteligentnie. Teraz ciekawe piłkę do Mbappe, Ronaldo obok bramki. Wow, jestem ciekawy, czy tutaj było stajmowanie na czerwonym, bo no to aż dziwne, że Ronaldo Nazario nawet nie strzelił w światło bramki. Widzimy także wyniki, Aza wygrywa z Zalewskim 2-1, Joker wygrywa z Bogysem 1-2, mamy 25 minutę, Jancio także wygrywa z Roberto, no więc Jancio tutaj pokazuje, że no przyjechał, chociaż mieliśmy wrażenie, jak rozmawialiśmy z Janciem, który gdzieś tam się dopytywał, jak to wygląda, jeśli chodzi o awans grupy, że Jancio może nie jest przygotowany dobrze do tego turnieju, a tutaj pokazuje naprawdę fenomenalną dyspozycję. Zobaczmy teraz Kacperos, ponownie Ronaldo zatrzymany. No Jancio to trochę tak zabrzmiało rano, jakby był takim Adamem Małyszem. No przyjechałem zagrać kilka dobrych meczów, może uda się awansować do drugiego dnia. Nagle się okazuje, że... Wow! Teraz prezent! Niewykorzystany jeszcze słupek! Ajajaj, co tu się wydarzyło? Dawidek to jest szalony jeździec bez głowy, jeśli chodzi o grę w defensywie. O, się dzieje. Ojojoj, o patrz, Aza Zalewski 2-3! Lewy pasek się przesunął, nagle zmienił się totalnie wynik. Wow, co tu się dzieje? No, roller coaster na naszych wynikach, bo wszystkie mecze są rozgrywane w tym samym czasie, ale my wracamy do tego spotkania, bo Dawidek ma akcję, ale teraz Petr Czech to broni. Dobre zagranie w defensywie. No, te bramki muszą paść. Flaski, Bejo, 2-2! Ale jeżeli to się zakończy wynikiem 0-0, to będzie świetne 0-0, bo to się bardzo dużo dzieje. Teraz Kulit w środku to przejmuje. Aleksja Putejasz, zobaczmy co. Zwalnia. I teraz Dawidek przejmie, czy nie? Oj, ale nawet ten przerzut, była próba uspokojenia tej gry, to i tak Dawidek no nie dał możliwości. I ostatecznie tą piłkę prawie że przejął. Natomiast teraz Kacperos, Mbappe przejmuje tą piłkę, jednak Cafu, tutaj się może wszystko wydarzyć. Ale ostatecznie bramkarz zacznie z 5 metra. Ojej, tu ostatnio są takie memy, jak to nowy trener Legii wchodzi do szatni i tak wszystkich slapuje. To czasami jak patrzę na te straty, to jednemu i drugiemu też być taki slap w trakcie transmisji od trenera by przydał, no bo dużo błędów, dużo prezentów, ale na razie bez żadnych konsekwencji. Może teraz Haaland, no ma troszkę miejsca, próbował zagrać. Haaland? Co tu się dzieje? No co za prezent, przecież on już tą piłkę stracił, teraz Lucio biegnie do siebie, no panowie, co tu się dzieje? Świetne spotkanie, mimo wyniku bezbramkowego. 33 minuta, tutaj się wydarzyło więcej niż w całym spotkaniu, mam wrażenie, zbiega Zalewski. Teraz podanie do Holanda. Holand! I było blisko rzutu karnego, mam wrażenie. Oj, takie akcje box to box, no powiem Ci, Robert, no my tu się na pewno dobrze bawimy, drodzy widzowie, że jesteście na naszych czatach, na Twitchach, tutaj kontrolujemy komentarze, też dajcie znać, kto wygra to spotkanie. Team Kacperos czy Team Dawidek, bo te bramki muszą paść. Pytanie, kiedy może teraz Mbappe? Zwolnił, poczekał na kolegów. Mbappé, dajesz, wielki Francuzie. Mały, ale wielki, można powiedzieć, jak Messi. Jak Messi, ale mam wrażenie, że Dawidek nie przygotowuje zbyt dobrze tych ataków ofensywnych, że dużo tam chaosu i tak jak ten chaos gdzieś tam się udziela w tych niektórych sytuacjach, tak tutaj mógł spokojnie podejść do linii i poszukać tego Holanda, jeśli chodzi o wrzutkę, bo wspominaliśmy, że wrzutek nie widzimy, że bardzo dużo wrzutek w poprzednim spotkaniu Bajota z Janciem widzieliśmy, tak w tym spotkaniu tych wrzutek nie ma w ogóle, no i 40 minuta i tak naprawdę tych wrzutek nadal nie widujemy. Teraz De Bruyne, no ma prezent i jest gol! De Bruyne! Kevin, super, jest cieszynka, ale u graczy tak
Na spokojnie. Kacperos popija łyk wody. Mówi tak, rozumiem, mój trenerze, wiem co tu się dzieje. A Dywidek patrzy, nie dowierza. Ale to jest pierwsza próba strzału z dystansu, jeśli chodzi o te trzy spotkania, które widzieliśmy na wizji, bo nie pamiętam dokładnie pierwszego spotkania, natomiast w meczu Bejota z Janciem nie było praktycznie w ogóle prób strzałów finezyjnych, no a tutaj odnalazł Kevinem De Bruyne delikatnie, dosłownie delikatną, wolną część boiska, huknął jak z armaty, strzał na zielonym, no i to musiało wpaść. Oj, w tym replayu tak widziałem, że chyba Van der Sar nie ogarnął, która animacja ma się załączyć, tak. Pobiegł, popatrzył, zanim się rzucił, to ta piłka była już w bramce. No cóż, może Petr Cech by to obronił, no ale możemy tylko gdybać, a Dywidek musi zacząć grać lepiej. Na razie przegrywa. Oczywiście to nie jest dla niego koniec świata, ale jeżeli chce mieć lepszą pozycję przed dniem playoff, no to musi tutaj co najmniej remis ogarnąć. Może teraz Ronaldo, Aleksja zatrzymana. Ale to była dobra próba, Dywidka. Mam wrażenie, że pierwsza taka składna akcja od początku spotkania, gdzie sensem wymienionych zostało kilka podań, no ale później ta Aleksja wbiegła po prostu w oponenta i no to się nie mogło udać. Zobaczmy, jak Kacperos rozegra te ostatnie 3 minuty, no bo to już jest taka przestrzeń, to już jest taki czas, gdzie raczej tej piłki nie chcemy stracić, chcemy spokojnie dowieść ten wynik, szczególnie, że dla Kacperosa 1-0, no w to mi graj. No tak, no powinien zagrać Lasta, no tylko pytanie, czy nie straci po drodze piłki i tego Lasta dostanie z kontrą jeszcze Dywidek, ale póki co, dobrze, Haaland, lewa strona, czeka, no tutaj Dywidek, oczywiście tego obrona zdążyła wrócić, no będzie taki laścik, no to też to poczucie, że tutaj grasz 9 minut, ten Last może trwać bardzo długo, a jak tak długo się utrzymujesz w piłce, czasami można ją głupio stracić i wtedy rywal ma prezent, no ale zobaczmy, będzie to akcja Van Dijk i czy dostanie... Nie dostał szansy. Sędzia kończy pierwszą połowę. I panie Robercie, świetne meczycho nam się trafiło. Świetne meczycho. Sędzia nie doliczy tutaj żadnej minuty. Możemy sobie podsumować także wyniki z pozostałych boisk. Z biegu wygrywa 2-1. Jak sądziliśmy, a za Zalewski 3-3. Mówiliśmy z Szymkiem, że z biegu po tym pierwszym spotkaniu z Zalewskim może się tam gdzieś poczuć zbyt pewnie. Natomiast no tutaj znowu wraca i wygrywa 2-1. Bogę z Jokerem. Joker wygrywa 3-2. Roberto Jancio 3-1 po 45 minut. Proszę, jeszcze mówiłeś o tym zbiegu, no to zbiegu w drugim meczu chyba 0-5 dostał. Tak. I tam totalnie to... Gadałem z Demim, że no nie było tak źle, tylko wynik zły. Szlaski Bejot 3-3. To Dywidek właśnie wygrał ze zbiegiem. No właśnie. Tak. No to czekamy na... Czyli średnia Dywidka to 5 bramek na mecz strzelonych. Tak. Czekamy tak na te bramki, panie Dywidku, bo tutaj Piast Gliwice na pewno liczy, że przynajmniej w tej e-sportowej ekstraklasie coś pociśniecie. No i Szlaski Bejot 3-3 po pierwszych 45 minutach. Kacperos, przypomnijmy, w strojach białych. Dywidek, reprezentant Piasta Gliwice, w strojach niebiesko-czerwonych. Ładna wrzutka do Holanda. Holand! Ale no Van der Sar nie pewnie. Na raty jeszcze będzie rzut rożny. No zobaczmy. No Kacperos, gdyby mógł, pewnie by w swojej Ząbkowi grał, tak jak w E-Pucharze. Grał w tym klubie, ale teraz zobaczmy! Aj! Van der Sar, gdyby było 2-0, no to już Dywidek mógłby mieć mental problem w tym spotkaniu. Kolejny rożny na krótko. Nie, to tylko ściemka mała, a tutaj bramkarz wychodził bez problemów. Panie Dywidku, tym hulitem niby wszystko under control, ale wiemy, jak to jest w tej grze. Ale ostatecznie piłkę przytrzymuje i może rozgrywać swoją akcję. Natomiast ciekawe zagranie Dywidka, że on przy rzucie rożnym nie wychodzi od razu bramkarzem na ten 5 metr chociażby. I gdyby tutaj Kacperos z pierwszej piłki, tak jakby od razu po włączeniu się animacji rzutu rożnego, postanowił wrzucać piłkę. O tym może za chwilę, bo teraz Mbappe przekombinuje, nie! Ale szuknął Dywidek, chociaż mam wrażenie, że miał jeszcze 3 sytuacje wcześniej, 3 takie momenty do strzelenia. No tak, bo Kacperos puścił taki luźny przelot na odbiorze piłki. Dywidek już powinien strzelać raz, potem drugi raz, w końcu strzelił. Gdyby tego nie strzelił, no to mógłby mieć do siebie bardzo duże pretensje i rzeczywiście ten slap od trenera tutaj by się nadał. 1-1, Kylian Mbappé mocnym strzałem, magnifik. No i wracamy, no w końcu te bramki musiały paść. W końcu je mamy, no i czekamy na więcej. Czy będzie średnia 5 Dywidka? Zobaczymy w tym meczu. Dużo jeszcze może czasu się wszystko wydarzyć. Ale i tak dużo szczęścia miał Dywidek, bo w ostatecznym rozrachunku on huknął to uderzenie Mbappe, natomiast ten strzał przeleciał przez nogi Ferdinanda, więc tam też niewiele zabrakło, żeby ostatecznie ta piłka została zablokowana. 53. minuta spotkania, 1-1, no i po raz kolejny mecz nam się otwiera od nowa.
No tak, mamy status quo, teraz jeden i drugi jakby może czuć się spokojnie. No Kacperos miał lepszy wynik, teraz ma gorszy, Dewidek wraca. No czasami jest tak, że jak robisz ten comeback, no to możesz na fali pocisnąć dalej. No jak wygrywasz i tracisz bramki, no to twój mental automatycznie spada. Teraz Kacperos, wysoki pressing. Teraz pytanie, czy jego środkowa linia zdąży wrócić. Haaland, komu poda tą piłkę? Czeka. Aleksja, to było złe zagranie. Teraz Kacperos, jedziemy w drugą stronę. Tutaj nie ma co rozkminiać, trzeba grać do przodu, strzelacie bramki. Panowie, podoba nam się taki futbol. Ferdinand, ładne podanie do De Bruyne. Teraz Haaland ładnie odnalazł Mbappé i na wślizgu Lucio w ostatnim momencie zablokował, bo gdyby nie ten wślizg, to mielibyśmy prawdopodobnie bramkę. Tak, no wyglądało to bardzo dobrze, znalazł sobie miejsce. Dla Kacperosa nieszczęście, tam było dwóch zawodników, więc nawet jakby jednego szukał, jeszcze był ten drugi, na którego by się pewnie Dawidek przełączył, więc ciężka sytuacja do strzelenia bramki, ale teraz Kacperos traci i zobaczmy, jak to rozegra Dawidek. No za każdym razem, jak on robi takie rzeczy, ja myślę, oho, za którymś razem to się może nie udać i będzie prezent, a to już jest. Midgame, 59. minuta, te błędy mogą już się okazać zbyt duże, żeby odrobić. Zobaczmy teraz Dawidek, Ronaldo, Aleksja, Putejasz, o co tu się wydarzyło? Odpowiedział Kacperosowi tym samym, tylko z dalszego miejsca. Identyczna kępka trawy i to jest to samo miejsce, bo Kacperos strzelił w pierwszej połowie, tak? I Aleksja Putellas to jest karta, która ma właśnie 5 gwiazdek słabszej nogi. Dodatkowo ma złoty styl gry do strzałów finezyjnych. I tutaj nawet Aleksja Putellas nie potrzebowała strzału na zielonym. Nie potrzebowała tego greenowania i... No Dawidek wychodzi na prowadzenie 2-1. Mam wrażenie, że tak bardzo, bardzo, bardzo powoli się rozkręca Dawidek, ale wygrywa 2-1. Tak, na chillku widzimy tutaj luzik. Tak zero emocji, a Kacperos tutaj z coachem miał jakąś szybką pogadankę. Kacperos potwierdził głową, że tak, rozumiem. Teraz zobaczymy, czy te taktyczne wsparcie coś pomoże, no bo mógł on wyjść na prowadzenie za 2-1, ale Dawidek poszedł za ciosem. I teraz w 62 minucie to on prowadzi i teraz on jakby może troszkę poczekać, co pokaże mój rywal, moi drodzy. Aleksija, Kacperos, no z kilka bardzo spokojnych, ale celnych podań i cały czas Kacperos utrzymuje się przy piłce. Ładne podanie do Nazario, ależ no nie, no Dawidek jest niesamowity, naprawdę, kiedy Dawidek odzyskuje tą piłkę i znowu wcilisk w ostatnim momencie, który ratuje Dawidka, ale kiedy Dawidek odzyskuje piłkę na własnej połowie, to jest ciekawsze niż kiedy on rozgrywa akcję pod bramką przeciwnika. Oj, panie Dawidku, gdybyś tak na każdym streamie, w ogóle gdybyś tak często streamował jak inni influencerzy, gdybyś miał takie każde mecze, no to byś miał milion subów na Twitchu, no bo ludzie chcą takie rzeczy, takie małe wylewy oglądać. Teraz ponowna próba, ale obok bramki. No to jest właśnie ten minus. Mam wrażenie, że gdyby znowu Nazario miał złoty styl gry, te style gry wprowadzone w EAFC 24 robią potężną różnicę. I gdyby ten Nazario miał ten złoty styl do strzałów finezyjnych, to prawdopodobnie tutaj widzielibyśmy bramkę. To się nie wydarzyło i bramki ostatecznie nie. Ale mam wrażenie, że Dawidek dostał jakby hasło od trenera, słuchaj, graj prostą piłkę, po prostu graj do przodu w pole karne, bo Kacperos nie wie, co się dzieje. Tak. I trochę mam takie wrażenie, że po prostu już nie kombinuje, po prostu zagrywa do napastnika, wchodzi w pole karne i jak ta ma akcję, ma możliwości. Wow, aż się Ferdinand chyba zdenerwował, mówi, nie, on tak nie będzie grał, nie będzie tak grał, no musimy tutaj po coś pozmieniać. I widzimy, że Kacperos też macha cały czas głową, jakby coś przyjmował, jakieś informacje. Dawidek coś tam zmienia. No i Jarek, ty jako selekcjoner, co byś tutaj pozmieniał na te ostatnie 20 minut, żeby u Kacperosa coś zażarło? No bo w tym momencie, jeśli on przegra to spotkanie, będzie miał jeden punkt po trzech kolejkach i dwie kolejki ostatnie będą na ostrzu noża. Znaczy to jest tak, nie wiem jak jest przygotowany taktycznie, czy ma inną formację, no bo jeżeli gra cały czas, to jest ten moment, że może zmienić formację, może czymś Dawidka zaskoczyć. No raczej Dawidek ma taki styl, jaki każdy widzi, no nie jest to jakaś wysoka... Szalony jeździec. Tak, szalony jeździec, więc jeżeli ma coś przygotowanego, no to po prostu zmień formację, spróbuj strzelić sobie na bramkę, a potem jak potrzebujesz, zmień na swoją domyślną formację. Teraz Dawidek, czy zamknie ten mecz? Zobaczmy! Oj! Było dobrze, dobre zgranie Haalandem, ale teraz rzut rożny, zobaczmy, czy Kacperos to wybroni, czy pójdzie z jakąś kontrą. 69 minuta, tu się dzieje magia. Oj, spróbował Dawidek bardzo prostym sposobem wbiec w pole karne, natomiast to się nie udało, ale odzyskuje także piłkę na połowie przeciwnika. Ronaldo Nazario, kręci. No nie zostawia zbyt dużo wolnych przestrzeni, ale szuknął Dawidek! Ruud Gullit, strzał
I także bez zgrinowania, strzał bez zielonki, natomiast Finezja idealnie w okienko bramki wpadła. No i mamy 3-1. To tak mi się z jednego turnieju tenisowego przypomina. How many times? No ile bramek może paść w ten sposób? I teraz pytanie, dlaczego Bejot? Czy Zalewski tak nie strzelał? Bo jak widać dzisiaj to wszystko wpada. A może David po prostu jest mistrzem? Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach. No tak, ale naprawdę te style gry, mimo że no, słyszeliśmy bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo opinii, że FC24 to jest meta typowo na wrzutki, typowo na główki, typowo Holland. Holland może zrobić wszystko, natomiast w dzisiejszym turnieju widzimy, że tych styli gry, które są skuteczne, jest dużo, no bo strzały finezyjne za pola karnego, to jest 20-25 metr i nawet kiedy przeciwnik się muruje, to tej przestrzeni po prostu jest dużo i można ją wykorzystać. Tak, no tak jak przemięcie, petarda jak na rezurekcję, teraz Kacperos miał akcję, żeby strzelić bramkę na 2-3. No słuchajcie, Jak ja bym siedział gdzieś tam u was w domku, bierzcie pizzę do minusu naszego partnera, 40% taniej, ten kod się niedługo kończy, warto, bo tutaj mamy dobre meczycha, możemy oglądać fajną FC24. Pele. I teraz Kacperos, ostatnie 15 minut, no tutaj chyba nie ma czego bronić, bo ten bilans bramkowy, ależ ładne podanie Mbappé, ależ to zagrał, ale asysta Kyliana Mbappé, no i ostatnie 15 minut. Kacperos nie ma czego bronić, no bo tak naprawdę ten bilans bramkowy, jeśli on będzie miał jeden punkt, nie będzie miał znaczenia, więc tutaj ja bym postawił wszystko na jedną kartę, no i tutaj trzeba punktować. Tak, tym bardziej, że w zasadach jest tak, że najpierw się bezpośredni, więc tak, te bramki mogą się dopiero liczyć, jeżeli masz tabelę trzech zawodników, więc naprawdę tutaj niech ciśnie po ten remis, bo najpierw te punkty musi zdobyć, a to czy przegra 2-3 czy 2-5, szczerze mówiąc, u niego to już nie ma znaczenia. Roberto Jancio 1-6. Wow. Szlaski Bejot 3-4, ale meczyki w naszych barażach PKO Bank Polski Ekstraklasa Games. Dzieje się! Ale Jancio, dyspozycja naprawdę fenomenalna. Pokazuje, że no to nie był przypadek. Ani to spotkanie z Bejotem, ani ten pierwszy mecz, który zremisował bodajże z Bogusem 0-0. To pokazuje, że Jancio jest bardzo dobrze przygotowany. Z biegu przegrywa 2-4 z Grekiem, a za Zalewski 3-5, więc Zalewski wygrywa. No ciekawie, naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ciekawie. Zobaczmy teraz Kacper, czy pójdzie za ciosem, czy zrobi nam tutaj gola na 3-3. No Haaland to tutaj dosyć ciekawszy przed nami w tej akcji. Tak, Davidek w obronie, ale Goretzka to ogarnął Bellingham. Zobaczmy jak teraz wyjdzie zawodnik Piasta Gliwice. Dobrze, znowu tutaj Kacper szuka w obronie. Ronaldo Nazario, zobaczmy co zrobi. Spokojnie, Davidek tutaj przygotowuje swoją akcję. Może szuka miejsca na daleki strzał, bo to dzisiaj mu najwyraźniej wchodzi. Kulit. Bellingham szuka. No ciekawe, w tym meczu co strzelił 5 bramek, czy w sumie 10 bramek, ile padło po takich longshotach? No może to jest jego plan na dzisiejszy turniej. Niewykluczone. Aleksija ostatecznie piłkę traci. No niewykluczone, bo naprawdę te strzały finezyjne, no jakby miał to przygotowane. To myślę, że przypadek to być nie mógł, ponieważ no te style gry, ten przypadek minimalizują dosyć mocno i one naprawdę mają kluczowe znaczenie. Tak samo jak ten Kevin De Bruyne w przypadku Kacperosa w pierwszej połowie. Dawidek odzyskuje tą piłkę, 84 minuta, no i tutaj każda sekunda, każda minuta będzie na korzyść Dawida. Tak, no i widzimy, że już tak nie ciśnie do przodu, bo wie, że to jest taki moment late game, gdzie może po prostu trochę przyczasować. Teraz fajna piła Gorecka, zobaczmy tam na górze, dlaczego Haaland nie wbiega w pole karne, ale jest jeszcze Mbappé na Ronaldo, Aleksja, to musi być gol, nie ma! Petr Czech jeszcze daje życie Kacperosowi, jeszcze jakieś ostatnie zmiany, zobaczmy Haaland tutaj, Putellas, no jest troszkę zmęczenia, można by pewnie kogoś wpuścić, ale on raczej będzie na obronę Davidek puszczał Kacperosa. No Hansen, Mbappé, zobaczmy czy ma kogoś na zmianę fajnego, czy to po prostu taka przerwa, żeby coś z trenerem przemyśleć, rozkminić. Chyba Davidek coś będzie, chociaż nie, nie widać. Nie wiemy kto tą pauzę zarekwestował, ale Davidek coś mówi, tak? Czyli coś tam się dzieje, w tej główce mózg tam pracuje, co zrobić, żeby wygrać to spotkanie? 3-2 i zobaczymy. Pewnie to była wymiana zdań w stylu, ty no słuchaj, no ta akcja, którą ostatnio zagrałem w tej, tą piłkę do Gorecki, to jak nie ja, to trzeba powtórzyć. A może, nie wiem, może dzisiaj Piast gra po prostu i pytał się, jaki wynik tam w Gliwicach, to trzeba sprawdzić, drodzy widzowie, no, gramy wirtualną Ekstraklasę, gramy prawdziwą Ekstraklasę, no najlepsza liga świata i e-sportowa i ta realna. Teraz Davidek, rzut rożny, jak to rozegrano? Zakładam, że na krótko przydałoby się, żeby tutaj głupio nie stracić. Haaland
De Bruyne, no Kevin pokazał, że umie strzelać teraz kuli, czy to przejmie dobrze, Kacperos ma szansę, Kacperos, zobaczmy ile tych zawodników w jasnych trikotach wybiega, Mbappé zatrzymany przez Virgila, no błąd, za bardzo, za szybko chciał, pośpieszył się. Za szybko chciał, ale Dywidek też bardzo ładnie zagrał indywidualnie Van Dijkiem i ostatecznie piłkę odzyskuje, 88 minuta. Jeśli Dywidek to dobrze rozegra, to nie powinien tutaj już piłki stracić i to on powinien te ostateczne 3 punkty dobić do końca. Pele! Panie co Dywidek, się tutaj dzieje? Panie Dywidek, co tu się dzieje? Jeszcze jak stracisz po czymś takim 3 punkty. Panie Dywidek, no nie, dobra. Teraz jeżeli Dywidek to odda po czymś takim, no mógł tam zrobić wszystko. Dobrze, no panie Dywidek, trzeba tutaj bronić już tego winu. 90 minuta, no głupio, zagrać. 3 minuty doliczone. Wow. Wow, czat płonie, Werte, uwielbiam tego człowieka, Lucio. Nie no, tutaj dobrze, Kacperos nawet... To jest bardzo ryzykowne, bo strata piłki środkowym obrońcą. Zobaczmy, 91 no, minuta. Może, ma czas, tylko musi wyjść poza połówkę. Szybciej, panie Kacperos, bo pan sędzia, nie wiem czy to był Zachariasz Krzywicki, czy kto inny, zakończy ci to spotkanie. Będę przeżył. Może to zrobić, zobaczmy Kacperos, czy to zrobi, czy wykorzysta... Prezent roku Mbappé, aj Lucio włożył tą nogę, ta animacja się aktywowała, zatrzymana, to jest GG dla Dywidka, ale mecze Dywidka powinny być w każdej kolejce na streamie, panie Ale Robercie. to było spotkanie, jeszcze ta sytuacja Pele, naprawdę, to można by jakiś fail turnieju, myślę, że czołówka na pewno. No myślę, że jakby to poszło, taki skrót tego meczu i gdyby to rzeczywiście Kacperos wygrał, jakby to poszło na X-a, to by po całym świecie wypowiedział, że FC24, jazda, Polska się bawi, PKO Bank Polski Ekstraklasa Games również, no ale na pewno mecze Dywidka są wesołe, więc ja liczę, że on awansuje do wielkich finałów, chociażby za to, co on tutaj pokazuje. Absolutnie tak, szczególnie, że to spotkanie Dywidka, ono się nie układało po myśli, bo przypomnijmy, Kacperos wygrywał 1-0 po tym strzale fenomenalnym Kevinem De Bruyne, strzał na zielonym, a później Dywidek, no naprawdę, i w defensywie pokazał, że potrafi zagrać, i w ofensywie także pokazał, no zresztą, stracone 2 bramki, tak, w tym meczu, tak. W wykonaniu Dywidka, to i tak jest jak na niego, to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, no panowie i panie na czacie, no Dywidek na pewno teraz będzie dalej samodzielnym liderem, awans do jutra na bank ma, pytanie tylko z którego miejsca, zakładam, że już takie top 3 ma pewne, tak. Naprawdę musiałby się coś dziwnego, musiałby dwa mecze przegrać, żeby spaść na trzecie miejsce, ale chyba w takiej formie to się nie wydarzy, więc teraz pytanie, czy będzie pierwszy, czy drugi, ale tak na koniec i tak jutro, to jest nowy dzień, musi zapomnieć o tym, co było dzisiaj, które może mieć tych trudnych rywali. Oj, tak. Z grupy przeciwnej, więc zobaczmy, no słuchaj, Joker Zaleski, Bejot, Dywidek, Bogys, Greku, Jancio, Aza, Roberto, Kacperos, Szlaski, Zbiegu, tylko 4 może awansować. No to brzmi... To brzmi dobrze i to brzmi bardzo ekscytująco, jeśli chodzi o te ostatnie spotkanie, bo przypomnijmy, teraz zostały nam 2 kolejki w dniu dzisiejszym, a jutro, no jutro tam wszystko się może wydarzyć. Double elimination, jedno spotkanie, mimo tej 9-minutowej połowy, to tak naprawdę jedno spotkanie zawsze to jest jedno spotkanie. Ja myślę, że tu wśród graczy właśnie z Ekstraklasy może być tak zwany upset, bo oni przywykli do tego, że było 8 turniejów, dobra, jak nawet nie wyjdę z grupy, to nic się nie stanie, bo odrobię, a teraz nagle... Nie dość, że przyjeżdżają na LAN-a po raz, dla niektórych po raz, to pierwszy LAN w tym roku, tak. W tym sezonie. I jeżeli nie wyjdą z tej grupy, albo wyjdą z 4. slota, mogą się pożegnać, tak? I tylko dlatego, że cały sezon grali online i nagle się okazało, że jak grasz na innym monitorze, czy w innej atmosferze, jak tu ktoś co chwilę się wydziera, goal, nice i tak dalej. To jest całkiem inna gra. Inny environment i jeżeli nie jesteś na najwyższym poziomie, to nie poradzisz sobie z tym. I tutaj właśnie oddzielamy zawodowców, którzy chcą być na topie, od tych, którzy przyjeżdżają się dobrze bawić. No tak, ale tak było od zawsze. Tak było od zawsze, że gra online, było dużo mistrzów w gry online. Wszystkie turnieje tak naprawdę niektórzy od FIFA 10, FIFA 11 wygrywali online, a jak przyjeżdżali na jakiegoś LAN-a, to było bardzo mocne spalenie i ciężko było im się odnaleźć. I tutaj widzimy to samo. Tak, no jak dla mnie, póki co z tego co oglądam, to jest świetna przystawka przed głównym daniem, którym będą finały PKO Bank Polski Ekstraklasa Games, ale my już dostajemy od naszego Houston informację, że Błachu z naszym Dywidkiem jest gotowy na wywiad, więc panowie, oddajemy wam głos.
Dziękujemy pięknie. Jest z nami Dawidek, reprezentant Piasta Gliwice, który prosto z Ekstraklasa Games Pro awansował na Boraże. Dawidku, zacznijmy może od tego, czy taki był twój cel, czy jesteś zadowolony z fazy zasadniczej? Nie, no, zdecydowanie nie jestem. Celem była walka o finały. Niestety ligę zacząłem bardzo słabo. Potem troszeczkę pojawił się przełom w mojej grze, ale nie wystarczyło to. Zapewniłem sobie spokojnie Boraże. No i tutaj oczywiście też chcę awansować na finały. Okej, okay, co ciekawe, mimo swojego całkiem nadal młodego wieku, jesteś jednym z bardziej doświadczonych graczy na tym lanie, z takimi zawodnikami jak Bartek, czy pomału Zalewski. Czy to ci pomaga, czy jeszcze bardziej sobie nauczasz presję właśnie takimi zagraniami, które mogliśmy dostrzec w ostatnim spotkaniu z Kacperosem, jak niewykorzystana 100% sytuacja, jak to na ciebie oddziałowuje, potem jednak zdaje się, że naprawiłeś ten swój błąd, bardzo dobrze przytrzymując futbolówkę do końca, co pozwoliło uzyskać bardzo ważne 3 punkty i jesteś na bardzo dobrej drodze, żeby jutro też znaleźć się dalej w turnieju. Nie no, zdecydowanie to pomaga. A co do tej sytuacji z Kasperosem, no to ja tam mówiłem, że gra przymuliła, ale no nie wiem, muszę to jeszcze raz obejrzeć i wtedy zobaczyć, że to był mój błąd, czy faktycznie ta gra się zacięła. Okej, okay. Na całe szczęście to nie zaważyło na twoim zwycięstwie. Jest również z tobą Pontonix, czyli wieloletni kolega z twojego miasta, tak? Tak, z twojego miasta, który wspiera, który na pewno też umiejętności cały czas ma, mimo że w tegorocznych rozrywkach z tego nie widujemy. Czy zdradzisz, w przyszłym sezonie też planuje podjąć ponownie rękawice, żeby powalczyć z tobą i z innymi zawodnikami Ekstraklasa Games? Tego nie wiem, musisz jego pytać, ale wydaje mi się, że powinien spróbować. I na koniec jeszcze pytanko, jak byś się tutaj odniósł do was, tych najbardziej faworyzowanych, czyli zawodników z Ekstraklasa Games Pro, którzy póki co troszeczkę nie spełniają oczekiwań. Mówię tutaj o twoich kolegach, jak chociażby Bartek czy Zalewski, którzy mają chyba dużo większe problemy, jak przypuszczali, czy chociażby jeszcze Joker reprezentujący Legię Warszawa, który zajmował 7. miejsce w sezonie zasadniczym. Teoretycznie ten jego ranking był najwyższy ze wszystkich dzisiaj panujący. Natomiast nie są aż tak mocni, jak się wydawało, czy jednak ta konkurencja z pierwszej ligi Openów dogoniła ten poziom Ekstraklasy Pro? Wydaje mi się, że w Openach i w pierwszej lidze było też bardzo dużo skillowych graczy, tak jak Kasperos chociażby. A jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to mi się wydaje, że to właśnie kwestia wejścia tutaj w mecze. Ja też zacząłem bardzo tak niemrawo z Azą, ledwo tam wyciągnąłem remis. Wydaje mi się, że jakbym w tym meczu ostatecznie go przegrał, no to że to też mogłoby się potoczyć inaczej. Ja tak to zyskałem sporo pewności siebie. Dziękujemy bardzo, Dawidek, prosto po meczu dla swoich odbiorców Piasta Gliwice i pozostałych widzów. Zostańcie z nami, teraz czas na krótką reklamę i wracamy na już 3. kolejkę, także za chwilę połowa Ekstraklasa Games Baraży 2024. Sesja zaliczona. Teraz chill. Wymieniliście kasę? Stary, kanter mam w telefonie. Podpinam kartę pod konto w euro i płacę w euro bez prowizji. Ty, dobra opcja.
potem kolejna rozgrywka, kolejny mecz PKO Bank Polski Ekstraklasa Games, a już widzimy, kto będzie grał w kolejnym meczu. Pierwszym z nich jest Roberto, grający dla Lechii Gdańsk, która by się tu dostać musiał dobrze się pokazać w rozgrywkach dla klubów pierwszej ligi, a jego przeciwnikiem będzie Szlaski. Można powiedzieć, że padałan podopieczny Bejota, którego wszyscy dobrze znają, który w turniejach amatorskich pokazuje się z bardzo dobrej chwili, z bardzo dobrego skilla, na pewno go za chwilę zobaczymy. A na stanowisku komentatorskim powrócił The One and Lonely Błasiu, wielki pan dziennikarz. Błasiu, ja ci powiem, że twój głos jest niesamowity. Witamy cię ponownie bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie, witam ponownie widzów, odbiorców i ciebie, Radku. Przed nami emocjonująca trzecia runda, wydaje mi się, że ta jedna zaraz po tej ostatniej, najbardziej kluczowa, bo po niej już będziemy po ponad połowie rozgrywek, które już doskonale według układu punktowego powiedzą nam, kto dzisiaj miał nie tylko, ale sobie falstart, ale także sobą kontynuację tego turnieju, kto już będzie praktycznie za burtą, a kto już sobie niemalże, tak jak chociażby Janek Wójcik z Miedzi Legnica, zapewni awans, także nie możemy się doczekać. Przed nami Roberto Szlaski, czyli dwóch takich poprzednich underdogów, niemalże wszystkich swoich spotkań, natomiast teraz stają przeciw sobie, żaden z nich w tym sezonie nie reprezentował Ekstraklasa Games Pro. Dla jednego właśnie z powyższych klubów, Roberto grający dla Lechii Gdańsk, pewnością ma swoją rzeszę odbiorców docelową, która tak samo jak i w tym prawdziwym futbolu marzy, żeby do tych najpoważniejszych i najlepszych rozgrywek w tym kraju powrócić. Zobaczymy, czy to mu się uda. Na pewno cały czas jeszcze piłka jest w grze, już powinni wszyscy się dotrzeć, wiemy, jakie są warunki gameplayowe. Wszyscy oczywiście mają takie same, ale jednemu zajmie 2-3 spotkania dotarcie swoich dłoni do tego, jak powinniśmy po padzie się przesuwać, żeby to wszystko funkcjonowało. Czy jednak te rotacje składowe były dobrymi decyzjami, czy tak jak Janek zaskoczyliśmy rywala Rudem Hulite na prawej obronie, czy jednak dalej chcemy być konsekwentni, tak jak Zalewski w swoim trzecim meczu, cały czas obserwując uwagę obrońców Erlingiem Haalandem. Także tych rozwiązań na pewno jest bardzo dużo, ale no pytanie, czy każdy znalazł swój złoty środek i czy się odnajdą w rundzie numer 3. W rundzie numer 4. To już... W rundzie numer 4. Tak, to już jest czwarty mecz i jeszcze jak rano tam przechadzałem się pomiędzy stanowiskami, no to czułem takie napięcie tutaj, troszkę stresu u każdego z zawodników. Nawet Bejot taki stary wyga, taki dinozaur, to widać było, że a tutaj fotel za nisko, tutaj lekko trzeba przesunąć. Ci świeżi to w ogóle tak cichutko siedzieli, bo to dla niektórych też pierwszy LAN, ale teraz już po trzech meczach, nie możesz powiedzieć, że a mam zły feeling, nie czuję tego, to jakieś nowe doświadczenie. Już po trzech meczach, mecz numer 4 czy 5, no to już musisz zwalić, że coś nie pójdzie, tylko na twoje umiejętności, tudzież ich brak. No bo już jak rozegrałeś ten pierwszy, powiedzmy te frycowe, tak, pierwsze śliwki, robaczywki, potem drugi, trzeci, no to jeżeli po pięciu meczach nie awansujesz z grupy sześcioosobowej, gdzie czterech awansuje, no to powiedzmy sobie szczerze, no nie zasłużyłeś na to, żebyś nazywać finalistą Ekstraklasa Games od PKO Banku Polskiego. No taka jest prawda. Więc dzisiaj rozgrzewka, jutro czwórka awansuje do tych najlepszych, między innymi ciebie, Blasiu. No jak teraz wychodziłeś z sali turniejowej, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Już ci, co mają wygrywać, wygrywają, czy tam jeszcze dużo się będzie działo? Myślę, że jeszcze dużo się będzie działo, będzie sporo przetasowań, szczególnie pomiędzy tymi najpotężniejszymi nikami, które też spróbowałem troszeczkę dowiedzieć się od Dawidka, od tego jednego z bardziej doświadczonych, jak się właśnie zapatruje na aktualną swoją zdobycz punktową oraz na to, że jego rówieśnicy z ligi nie do końca aż tak dominują, jak oczekiwałaby tego społeczność oraz ich przedstawiciele. Dlatego przechodzimy teraz do kolejnego spotkania. Roberto ze swoją jedenastką, która różni się jedną kartą w odrębieniu do pozostałych jedenastek uczestników w dzisiejszym, czyli oczywiście Caroline Hansen, niesamowita prawoskrzydłowa z FC Barcelony, oczywiście formacji żeńskiej, 97 overalla na jej karcie, nieprawdopodobne strzały z triveli dzięki playstyle'owi na złoto. Rud Hulit, Leon Goretzka, który jest używany dzisiaj nadzwyczaj często, oczywiście bardzo ładnie sobie współpracuje na zgraniu z Deliktem, ale tego zgrania nie jest aż tak potrzebne, ponieważ mamy tutaj jeszcze Van der Sara, Cafu, Pele, Ronaldo Nazario, także o zgranie się martwić nie musimy, prócz Rolfo, która na lewej obronie widzimy, że tych punktów ma 2, ale to jest z tego, co widzę, ustawienie in-game, bo Hansen również jest na lewym skrzydle, więc zapewne przed dało się to ułożyć tak, żeby tutaj wszystko elegancko funkcjonowało, może z wyjątkiem Hansen, bo jednak ma te
prawe skrzydło. Choć nie, jak damy Mbappe na lewo, to też jednak wszystko będzie współgrało. Także widzimy, że ta drużyna jest skonstruowana z głową. Van der Sar, Lucio, wszystko działa, jest jak należy, ale zobaczymy, to co zatrzyma tą niesamowitą linię pomocy od Szlaskiego. Bo mamy Ruda Hulita, mamy André Pirlo, który jest używany po raz kolejny w dniu dzisiejszym. Taki nieoczywisty wybór być może jeszcze miesiąc temu, ale kto by się spodziewał, że Andrea otrzyma taką niesamowitą kartę od EA. Z pewnością zasłużył na te wszystkie swoje piękne lata świetności dla Juventusu, czy w Mediolanie, obok niego, Alessia Putin. Teraz 96 overalla, zwyciężczyni złotej piłki, oczywiście też w barwach FC Barcelony, bo to właśnie ta drużyna kobieca zdominowała drużynę roku na prawdziwych boiskach. Bardzo poprawny i polityczny atak Erling Haaland, Ronaldo oraz Kylian Mbappé. Książkowe ułożenie tej drużyny, z tyłu mamy Rio Ferdinanda, Lucio, Cafu, Tio Hernandeza. To bardzo ciekawe, że ten budżet, przypominam, 18 milionów na skład plus 3 piki, zdołał jeszcze tutaj na tego niesamowitego Francuza uzbierać, oraz Edwin van der Sar. Także wybory w bramkach takie same. No i zobaczymy, który z tych samych gości, ale jednak jeden z nich będzie musiał puścić więcej bramek. Miejmy nadzieję, że to właśnie będzie bramkoszczelne widowisko, bo wiemy, że i Roberto, i Szlaski potrafią co jak co bramek strzelać dużo. Ja przed chwilą patrzyłem w tabelę, panie Błachu. No Roberto, no to jest jego mecz o życie, bo on na razie ma jeden punkt po trzech spotkaniach. Szlaski ma tych punktów pięć. No i na razie Roberto to nawet nie tyle, co jest dostarczycielem punktów, ale też jest dostarczycielem bramek, bo jego bilans bramkowy, no 5 strzelone, 14 straconych. Jancio go zniszczył 7-1. A Szlaski w poprzednim meczu, bardzo ostry bój ze swoim mentorem Bejotem, 4-4. Tutaj widzimy, że Szlaski w roli coacha, trenera, atmosfericia, no pierwsza kobieta, którą widzę na stołku coacha w Polsce, ale już przenosimy się na wirtualną murawę. Roberto w barwach Lechii Gdańsk w swoich standardowych trykotach, chyba nie, to nie są chyba trykoty Lechii, bo tam jakieś dziwne wzorki, ale Szlaski chyba widzimy Fan United i on grając z ESA Open będzie grał w czerwonych koszulkach. Tu wszystko jasne. Jeszcze panie Szymon, szybkie pytanko, no bo widzimy, są na świecie w ogóle takie dwie szkoły, dwa trendy, że kobiety w FC tak, albo kobiety w FC nie. Tutaj widzimy, że kilka się pojawia, a jak ty na szybko odpowiesz? Zgadzasz się z tym, że mogą grać, czy nie mogą grać? Zdaje się, że już muszą grać od pewnego momentu, gdy ich poziom wszedł na taką skalę. Roberto zaczyna to spotkanie bardzo niepoprawnie, bo dostał tak naprawdę darmowy 1-0 od Szlaskiego, którego defensywa no wymagała tutaj przekształcenia i zbudowania wszystkiego od nowa, bo było to tragiczne. Od razu może się to zemścić. Erling Haaland na spalonym. Oj, tutaj znowu się dużo dzieje od początku. Gracze mają problem zachować pełną koncentrację od samego początku. A wracając do tematu kobiety w EFC 24, no tym bardziej tutaj zgrywał bohatera i sam przed premierą byłem przeciwnikiem wprowadzenia tej zmiany, albo wręcz dodania opcji łączenia właśnie płci kart w Ultimate Team. I nadal uważam, po tych paru miesiącach, wiadomo, że te karty są niesamowite, że każdy gracz tak naprawdę znikłej wiedzy dokształcił się bardzo w tym zakresie i jak przed sezonem może kojarzyłem z dwie zawodniczki, tak teraz z głowy jestem w stanie powiedzieć całą jedenastkę podstawowego składu drużyny kobiet FC Barcelony, więc na pewno to dobrze wpływa na popularność piłki kobiecej, ale mimo wszystko wolałbym, żeby to kobiety przemawiały za same siebie na właśnie prawdziwej murawie, a nie swoimi kartami w Ultimate Team. Na pewno ciekawe jest to, że dużo Polek dostaje karty informowe w tym roku. Ewa Pajer to w ogóle też miała nominację do Team of the Year, ale teraz zobaczmy, co się dzieje. Wróćmy na naszą wirtualną murawę. No, ja mam nadzieję, że to będzie taki mecz jak poprzedni debiutant, gdzie się będzie bardzo dużo działo. No, w meczach Roberto dużo bramek pada, no dużo ich traci. Szlaski troszkę postrzelał, więc może być ciekawie, ale na razie to wygląda, że Roberto zamierza to spotkanie wygrać, daje wszystko z siebie. Mbappé słupek! Ale mógł otworzyć to spotkanie, na pewno grałby mu się łatwiej, uwierzyłby w swoje umiejętności. Tak, kolejna bardzo dobra sytuacja dla Roberto, natomiast tym razem mam wrażenie, że zrobił wszystko perfekcyjnie. Idealny timing do strzału, oczywiście zgrindowane to uderzenie lepszą stopą Kyliana Mbappé, który na tej karcie pięciu gwiazdek słabszej nogi nie posiada. To jest bardzo ważne w tym kontekście zawodnika i każdego napastnika. Pele na swojej karcie 97 oczywiście już taką piątą gwiazdkę słabszej nogi otrzymał, co daje wielkie urozmaicenie w defensywie, szczególnie dla naszego przeciwnika, bo jednak zawsze istnieje jeszcze to większe zagrożenie i zazwyczaj, oj, teraz
odważne, odważne te mikroruchy Ferdinandem. Nie wiem, czy taki był zamiar, ale znowu wychodzi z pożaru bez żadnego oparzenia Szlaski, ale no trzeba przyznać, że w tym meczu, mimo że to on jest drugim zawodnikiem aktualnie w swojej grupie, a Roberto ostatnim, no to gdyby ich tak zamienić miejscami, to absolutnie tak to nie wygląda i naprawdę formą póki co Roberto imponuje w tym pierwszym kwadransie, ale właśnie to dopiero tylko pierwszy kwadrans. No tak, można by powiedzieć, Szlaski, nie dewitkuj, no bo tutaj może się to skończyć źle. Teraz Roberto miał kolejną sytuację, ale nic z tego nie wyszło. I zobaczmy, jak teraz Szlaski pójdzie ze swoim kontrą. Aleksja do środka, do Mbappé. I może będzie sytuacja. Ronaldo wchodzi w pole karne, bramkarz wychodzi. Czy będzie strzał? Jest strzał. Van der Sar nie zdążył wrócić. I jest golaso. Ronaldo 1-0. Napinka, legendarna cieszynka z Euro 2012 roku. Cóż za włoska bestia wówczas wykonała te celebracje po strzale z dystansu na reprezentację Niemiec. Tym razem to Ronaldo Nazario wykorzystał swoją szansę w trochę niepodobnym stylu, ale równie mocno, równie z prawej nogi. I to Roberto, pomimo tego, że to on, o czym wspominałem, dominował w pierwszych 15 minutach. Szlaski był obijany, trzymany blisko lin, ale ostatecznie to on wychodzi i zadaje ten cios, który naprawdę zamotał w głowie Roberto. Ale jeszcze bym zwrócił uwagę, bo to na pewno tutaj też widzowie na to patrzą, jak Roberto ma pozycję gracza. Jest to oczywiście w 100% zależne od niego, jak chce do konsoli przysiąść. I właśnie mam tutaj starą szkołę albo siedzenia w taki sposób jak Szlaski, czyli delikatnie pochylony, nogi oparte na udach. Natomiast Roberto jak Tex w prime w 19, ręce ułożone na blacie, zdecydowana większość, stabilność tego pada i możecie dać znać, jak wy wolicie rozgrywać swoje najważniejsze spotkania w EAFC 24. Dokładnie, jesteśmy na Twitchu Bajota, na Twitchu Ekstraklasa Official, więc jeżeli chcecie, komentujcie, my możemy się do tego odnosić. Roberto teraz chce odrobić tą bramkę, zobaczymy, czy to się uda. Na razie traci i teraz trzeba wracać do obrony, panie Roberto, bo tutaj Szlaski na pewno będzie chciał zwiększyć stan posiadania swoich bramek. Dobry przerzut, ma tutaj dużo miejsca, rozciągnął te dwie defensywną i środkową strefę, linię rywala. Teraz znowu przerzut Kafu, no widzimy, to jest wybór, który się pojawia w wielu drużynach, wielu zawodników. Teraz Mbappé w polu karnym, ale spalony, i rozpoczyna pan Robert. W pozostałych spotkaniach Aza prowadzi 1-0 ze zbiegiem. Kacperos cały czas bezbramkowo w spotkaniu z Zalewskim. Joker w ultra ważnym dla siebie spotkaniu naprzeciw Janciowi. Już każdy z nich zdał raz ukąsić swojego przeciwnika, a tymczasem Erling Haaland może ukąsić drugi raz, bo jest niebywale szybki Norwek, tak samo jak De Ligt, ale widzimy, że mimo to, że to Norwek był tym dominującym na futbolówce, to cały czas zdał przepchać Mateusa De Ligta. To tylko utwierdza nas w przekonaniu, że naprawdę bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek kontratak na Haalanda. Jeśli nie będziemy zawsze za ten krok do przodu przed nim, no to będziemy w tarapatach, tak jak teraz, gdy Cafu perfekcyjnie tutaj hamuje atak Szlaskiego, zabiera piłkę Tio Hernandezowi, ale też wreszcie Roberto używa takiego sprzęgła dla swojej drużyny, bo tego mam wrażenie, że mu brakowało i w defensywie, i w ofensywie, właśnie tego sprzęgiełka, żeby zmienić bieg, czasem troszeczkę nawet zwolnić, nie do końca zawsze uruchamiać tych napastników, żeby ci pomocnicy bardziej nam pomogli w konstruowaniu. Znowu tego brakuje, 2-1 sytuacja, Nazario, Pele na stopera, jedna opcja możliwa do obronienia przez Szlaskiego, oczywiście zajmowana, a i tak Roberto oddaje mu piłkę za darmo. Na pewno sporo błędów po jego stronie. Wiadomo, łatwo się mówi teraz z pozycji obserwatora. Na pewno wielki stres. No w jego przypadku już tutaj sytuacja nie za ciekawa. Koniecznie potrzebuje 3 punktów, jeśli chce jeszcze wziąć udział w swoich własnych marzeniach, czyli w jutrzejszych decydujących spotkaniach o awans do wielkich finałów Ekstraklasy. Od tego jeszcze daleko, ją mocny początek. Teraz troszeczkę okres stabilizacji i przewagi, ale cały czas 0-1 dla Szlaskiego, ale to się może zmienić. Dziś się zmienia Roberto. Widzimy, że jego doświadczenie tutaj daje o sobie znać. 1-1 Karolaj Hansen. Próbował, w końcu się udało. Na pewno to jest dla niego ważna akcja. Pokazuje, że on może grać na poziomie, bo też dzisiaj słyszałem, że nie wiem, czy ze swojej winy, czy z jakichś problemów, no miał troszkę dłuższą przerwę od gry, więc tak naprawdę chyba 2 tygodnie temu znowu na pełnej tutaj motywacji mógł trenować, mógł się przygotować do tych rozgrywek. No taka, nie wiem, 2 tygodnie ma, 3 tygodnie ma przerwa, może się odbić, bo nie masz feelingu gry, natomiast on tutaj jeszcze walczy o awans, ale potrzebuje więcej niż Remsa, on potrzebuje ten mecz wygrać, żeby mieć 4 punkty
po czterech kolejkach, a Szlaski wydawało się, że będzie łatwiej. Na razie są ciężary, no on czuje presję po raz pierwszy z profesjonalistami na lanie. Haaland! Szybka odpowiedź! Szybka odpowiedź i widzimy, jak on się cieszy. Wie, że on to spotkanie też musi wygrać. No, jest ciężar gatunkowy tego spotkania. Pomału filmówką staje się już ta cieszynka, tym razem Erling Haaland napinający się zaraz po trafieniu, ale Szlaski bardzo spokojnie, zupełnie inaczej, teraz nawet głęboki wydech po tym ataku, bo zdaje sobie sprawę, że przespał troszeczkę ten moment, gdy szedł na 1-0, zdecydowanie oddał inicjatywę dla Roberto, ale na jego szczęście Roberto jest bardzo konsekwentny w złym tego słowa znaczeniu w swoich działaniach w defensywie i te ataki są bardzo często palone na panewce, głupio oddawane piłki. I tym razem Mbappe z kick-offa jeszcze na pewnym skrzydle odnajduje Pele, mamy Drogbaka w lewą część boiska, Erling Haaland, oj, teraz Szlaski bardzo źle, znowu przespał moment najważniejszy po strzeleniu na 2-1, Karl Hansen i to jest ponownie oddana bramka za darmo, wielki błąd Szlaskiego, póki co mecz błędów, jeden i drugi robi ich bardzo dużo, dlatego mamy aż 4 bramki, 40 minut. Ale to jest to, co chcemy oglądać, są brameczki, jest golasso, się dzieje. No, Roberto i Szlaski, no oni się cieszą z małych rzeczy, tak? Są brameczki, Roberto szczególnie, widać, że ma dzisiaj troszkę gorszy dzień, ale chce się pokazać. Szlaski, no dzisiaj rano jak zobaczył tą koszulkę od partnera technicznego 4F, to powiedział, o jaka fajna, chcę założyć i od razu się przygotował do spotkania, więc widać, że dla niego jest coś nowość grać na takim poziomie z zawodowcami, no bo Bejo, tak, no to jego mentor Zaleski, no to są gracze, których każdy zna, jeszcze ciebie tam brakuje, Furmana, i byłoby tutaj cały kwartet niczym smyczkowy naszej sceny FC. No Dejmi też przecież jest, tak, trochę jako trener zbiega, trochę się pojawia na loży szyderców MRN-a, którą bardzo pozdrawiamy. Tam też nawet, nie wiem, czy kojarzy się Zochas, czy taki ojciec chrzestny polskiej sceny FIFA. Kiedyś tak prowadził mistrzostwa Polski, Zochasa też pozdrawiamy. A tutaj 4 bramki, 40 minut. No jeżeli utrzymają średnią, 9 brameczek, by było fajnie. Oj, bardzo hokejowe póki co widowisko, ale to dobrze, niech chłopaki nie zwalniają tempa. Roberto teraz ponawia uruchomienie Ronaldo Nazario. Zdecydowanie za szybki ten pas w stronę pola karnego, ale Caroline jeszcze z przyjęciem. Na pewno nie taki był plan. Hansen nie posłuchała się w tej sytuacji Roberto, ponieważ jego timing był naprawdę brawurowy. Szepoba za tę decyzję. Szlaski może sobie pluć w brodę, no bo 2-1 było prowadzenie, a schodzimy do przerwy prawdopodobnie ze stratą. Zdaję sobie sprawę, że ten jego awans do jutrzejszej finałowej fazy jeszcze nie jest 100%, a przede wszystkim nie powinno się walczyć tylko o te 4 główne sloty, ale właśnie o tego lepszego Sida, żeby potencjalnie trafić na gorszego rywala w pierwszej rundzie i sobie, żeby życie ułatwić od samego początku, a nie tak jak faworyci, czyli Joker i Zaleski w pierwszej rundzie dzisiaj już utrudniać. Dlatego chłopaki muszą wracać, tak jak teraz Szlaski musi wracać do tego spotkania. Prawdopodobnie ostatni jego atak w pierwszej części tego widowiska i był on tragiczny, od razu oddajemy futbolówkę. Roberto powinien troszeczkę przyhamować, jeśli będzie miejsce, na spokojnie skonstruować atak skrzydłem, co właśnie próbuje zrobić. Sprawdźmy, ile sędzia nam pozwoli dograć. Zaledwie minutkę, to jest troszeczkę szybsza minutka teraz ze względu na to, że znajdujemy się na połowie Roberto i za dużo tutaj stresu nie naje się Szlaski, ponieważ Roberto bardzo stabilnie wychodzi z tego, z oczystych rękach i mamy prowadzenie 3-2, Roberto jest w grze, Szlaski zaczyna mieć kłopoty, wymaga to zmian, na pewno bardziej szanowania piłki, no bo te błędy naprawdę bardzo duże, jak na gracza, który póki co zajmuje drugie miejsce, bardzo wysokie w swojej grupie. Dominik